Dobry wieczór, Zbyszko Patyk, witam Państwa serdecznie. Program interaktywny, więc drodzy Państwo, już możecie do mnie dzwonić, już możecie do mnie pisać. Zgłaszajcie się, bo czas jest bardzo krótki, a też jest jak zawsze wyjątkowy, ponieważ jesteśmy w pełni. Jest dzień 16, więc jest siódemka, bardzo aktywna wibracja, zatem też przynosząca bardzo dużo różnych dziwnych zmian w naszym życiu. I może Państwo już tego doświadczaliście dzisiaj, ponieważ siódemka, jak wiecie Państwo, w kartach wibracja pustelnika, ale tak naprawdę, czyli odosobnienia tak naprawdę, a w numerologii wedyjskiej jest to wibracja planety, zwanej często i są dwie planety, Rahu i Ketu, czyli dwa węzły księżycowe pod kątem 180 stopni do siebie ustawione. To tak zwane w wedyzmie planety chroniące księżyc przed każdą ingerencją czy ekspansją innych planet w stronę Ziemi. Więc mamy takich obrońców dwóch, których wibracje liczbowe to 4 i 7. Dzisiaj właśnie króluje ta siódemka. Osoby, które mają tę wibrację taką dosyć zamanifestowaną w wibracji liczby pojedynczej 7, są to osoby, które są dosyć mocno mistyczne, dosyć dobrze komunikujące się z wyższą jaźnią, natomiast bardzo często źle rozumiane przez osoby bliskie, przez osoby, które w jakikolwiek sposób są od nich zależne, ponieważ mają taki dosyć, można to powiedzieć wprost, odlotowy charakter. I tak, moi drodzy, dzisiaj zacząłem program, żeby Was troszkę, drodzy Państwo, zmobilizować do aktywności, do tej właśnie takiej rzeczywistości opowiedzenia się za określonymi wartościami, czyli wybór należy do Was, a wybór jest taki, powiedziałbym, charakterystyczną naszą cechą, ponieważ jest to odpowiedzialność. Dzisiaj tak i wczoraj inspirowało mnie słowo odpowiedzialność. Co to jest odpowiedzialność, co to jest i wobec kogo odpowiedzialność, jakie mamy poczucie tej odpowiedzialności. Taką najbardziej charakterystyczną odpowiedzialnością to jest odpowiedzialność wobec naszego Stwórcy. I czy też rzeczywiście jesteśmy taką, natknęła mnie wczoraj szczególnie taka refleksja, czy jesteśmy odpowiedzialni wobec Stwórcy, czy jesteśmy tymi osobami, na które może Stwórca liczyć, czy jesteśmy tymi, którzy mają przede wszystkim w swoim, nazwijmy to tak, kontakcie rzeczywistym z naszym Stwórcą prawo i możliwość do bycia odpowiedzialnym. Ta odpowiedzialność to jest słowo, które my jesteśmy, ja tak wręcz powiem literacko, jesteśmy dręczeni od urodzenia aż do śmierci, gdzie ciągle się oczekuje od nas pewnej odpowiedzialności. Wszyscy mówią, bądź odpowiedzialny, bądź odpowiedzialny wobec kogo? Wobec innych ludzi, czy wobec... Najczęściej jest to postrzeganie poprzez taki pryzmat, czy będziemy odpowiedzialni wobec innych. Bądź odpowiedzialny, stań się dorosły. A ja uważam, że czytając właśnie wczoraj szczególnie Księgi Natchnione, doszło do mnie właśnie takie piękne słowo. Bądź odpowiedzialny wobec Stwórcy. Co to oznacza? To jest bądź odpowiedzialny również wobec siebie. Czyli dbałość o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, zdrowie duchowe. Zdrowie duchowe to jest ta wartość nadrzędna, od której zaczynają się wszystkie problemy nasze, wszystkie problemy, wszystkie choroby i niestety nie dostajemy za to żadnego zadośćuczynienia. Dopiero kiedy się staramy, kiedy popełniamy błędy, zaczynamy rozumieć proces odpowiedzialności, odpowiedzialności za siebie. Jeżeli nieodpowiedzialnie dźwigasz ciężary, uszkodzisz sobie kręgosłup, jeżeli nieodpowiedzialnie, a dalej zawsze będzie ta konkluzja, co to jest odpowiedzialność. Jeżeli jesteśmy w pasji, chcemy coś koniecznie zrobić, chcemy komuś na przykład pomóc lub sobie pomóc, dźwigniemy jakiś ciężar, to mamy prawo do tego, żeby stała nam się krzywda, tak? No ale jesteśmy odpowiedzialni, bo chcemy pomóc, bądź chcemy chociażby postawić swój własny dom. I tak można powiedzieć, że ta odpowiedzialność, to słowo nas tak dręczy od zarania dziejów. Dlatego ja staram się Państwu zwrócić dzisiaj uwagę na odpowiedzialność. Bądźcie odpowiedzialni za siebie, bądźcie odpowiedzialni przede wszystkim wobec Twórcy, spełniając Jego życzenia i Jego potrzeby i mając świadomość tego, że inwokacja, którą Wam, moi drodzy Państwo, od tych lat kilku proponuję, abyście ją stosowali w swoim życiu, to jest właśnie odpowiedzialność wobec Twórcy. Odpowiedzialność i odpowiedź na Jego żądania, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli w pełni sił i w pełni radości i w pełni szczęścia.
To jest nasz naczelny cel. A drugim celem jest oczywiście odpowiedzialność za samego siebie, czyli właśnie na tą świątynię, na to mieszkanie naszego Stwórcy, które jest nam powierzone niejako w depozyt. Bo wiemy doskonale, drodzy Państwo, że sprawa przyczyny i skutku ewoluujemy, wędrujemy, wędrówka dusz jest w naturalny sposób naszą przestrzenią życiową, przestrzenią ducha. I dlatego ewoluując właśnie w duchu, wiecznym duchu, ważne jest to, żebyśmy byli odpowiedzialni, żebyśmy ponosili konsekwencje tej odpowiedzialności w bardzo przyjemny, w bardzo taki, można by powiedzieć, uduchowiony przede wszystkim sposób. I dlatego też Państwo, drodzy moi, zapraszam Was do zapisywania się na ceremonię ognia. Ceremonia ognia w tym miesiącu, zbliżamy się bardzo szybkimi krokami pod koniec tego miesiąca, w ostatni weekend. Jesteśmy w energii Archanioła Michała, których zresztą tutaj dzisiaj ze mną też czuwają. Jeden w jednej postaci walczący i drugi tutaj po drugiej stronie. Energia dzisiaj jest taka dosyć też marsowa, bardzo dynamiczna, więc, bo dzisiejszy dzień też przynosi taką energię. Właśnie taką archanielską Archanioła Sprawiedliwości, taką siłę, moc oddziaływania, która jest bardzo charakterystyczna dla tej postaci, bo on jest tym, który ogniem gorejącym, choć jest najczęściej przedstawiany z mieczem i walczący ze złem, to przede wszystkim jest to Archanioł, który reprezentuje żywioł ognia. Stąd te ceremonie ognia, których jestem autorem i które propaguję na całym świecie, drodzy Państwo, i dla Was szczególnie, moi drodzy widzowie. To są ceremonie, które w pełni reprezentują właśnie prawo i sprawiedliwość w kontekście przede wszystkim jego wartości nadrzędnej, jaką jest jego broń sprawcza, właśnie prawda. I zapraszam Was serdecznie na obejrzenie krótkiego materiału filmowego właśnie relacji z ostatniej ceremonii ognia. Witajcie, jestem Midrach, mistrz ceremonii ognia. Z radością zapraszam Was do tego, abyście wzięli czynny udział podczas ceremonii ognia przesileniowego. To jest czas, który w tradycjach świata znacznie się ugruntował, bo ugruntowały się przesilenia. Kwartalne święta, tak naprawdę odnoszą się one do tego, aby zrozumieć i przyjąć z wdzięcznością mistrzów żywiołów. Mistrzami żywiołów są archaniołowie. Każda tradycja ugruntowała określony, szczególny pogląd na ten temat. Z tego też powodu we wszystkich krańcach świata przesilenie ma niezwykłą i szczególną wartość. Podczas przesilenia i podczas ceremonii ognia, drodzy widzowie EZOTV, składaliście intencje, składaliście prośby i życzenia. I teraz jest ten czas, w którym Wasze prośby i życzenia ofiaruję do ceremonialnego ognia, którego siła i moc rozprzestrzeni po całym świecie i przeniesie wyższe wymiary duchowe, Wasze intencje. To Wy jesteście odbiorcami, to Wy jesteście beneficjentami tej ceremonii. Dlatego też ona ma szczególny wymiar i szczególne znaczenie. Bo w Waszych domach składacie w ofierze kwiaty, światło świecy, wodę i owoce. Cztery atrybuty materialnych żywiołów i Wasze intencje. I z tego też powodu podczas ceremonii przesilenia letniego, składając w ofierze ogień i Waszą intencję, szczególnie zwracam uwagę na to, aby usunąć z Waszego życia cierpienie, cierpienie duchowe, cierpienie fizyczne, a przede wszystkim, żeby spełniły się Wasze intencje, które są związane z tym, co jest dla Was najważniejsze.
to wy, moi drodzy, składając w duchu intencje i potrzebę, od tak już wielu lat doskonale doświadczacie tego w każdym miesiącu, a szczególnie właśnie podczas przesilenia. Mamy 4 razy w roku możliwość zbudować jak opokę, jak filary. 4 filary świątyni przejrzystego światła, Mahasiddhów. Jest to świątynia mocy, panowania nad żywiołami, panowania nad ich mocą, a przede wszystkim urzeczywistnienie ich mocy w sobie samym. To przywołując moc, spełniamy w swoim życiu wszystko z prawdą, błogosławieństwem oczyszczenia, ugruntowaniem i spełnieniem swojego życia duchowego. Bo to z tym życiem duchowym żyjemy przez eony lat. Nasza dusza jest wieczna i podążamy za jej pragnieniami. Życzę wam wszystkim, drodzy widzowie, aby spełniły się wszystkie wasze życzenia, wszystkie wasze intencje. A ja oddaję się woli Stwórcy, poddaję się Jego rozkazom, poddaję się Jego woli. Czyniąc dla was ceremonię ognia, czynię ją z wielkim błogosławieństwem, namaszczeniem i oddaniem. I szanowni państwo, zapraszam. Linia telefoniczna jest wolna. Możecie już dzwonić, również SMS-ować, kontaktować się ze mną właśnie tymi drogami. Przypomnę numery telefonów 708 577 220, to jest numer bezpośredni do studia. Również telefony dla widzów spoza granic Polski plus 48 22 115 16. I dla widzów z Wielkiej Brytanii 0907 004 0073 i ważny SMS o treści pomoc 92594. To jest SMS oczywiście priorytetowy i SMS o treści EZO 73212. Pod tym numerem również mamy, drodzy państwo, ceremonię ognia, więc tutaj możecie realizować swoje pragnienia, swoje potrzeby, wpisując w treść SMS-a imię, datę urodzenia i oczywiście intencję, której ma dotyczyć. I SMS anonimowy o treści AN 7416. I kochani, zapraszam już do aktywności. Tak dzisiaj rozpocząłem, drodzy państwo, tak dosyć bym powiedział refleksyjnie o odpowiedzialności. Więc w jednym słowie tylko dokończę myśl, że ta odpowiedzialność to jest właśnie odpowiedzialność za swoje zdrowie, odpowiedzialność za samych siebie. Jak my, drodzy państwo, nie ofiarujemy swoich intencji, swoich przede wszystkim swojego cierpienia, swojego bólu, nie ofiarujemy jego Stwórcy, bez względu na to, jacy jesteśmy, drodzy państwo, w swojej, że tak powiem, wewnętrznej potrzebie. Bo ja wierzę w to głęboko, że nie ma ludzi niewierzących, ale tutaj wiara jest jakby poza sferą tutaj, czy religijność, poza sferą ducha, jeżeli chodzi o ten proces. Jest ważne, żeby mieć tylko samą świadomość. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patyk. Dobry wieczór, tu Ula, 21 wrzesień 54. Witam panią pięknie. W czym dzisiaj pracujemy, nad czym się pochylamy? Na odpowiedzialność wobec ciała. Na jelitach pod brzuszem, to jelito drażliwe mam i robiłam wyniki moczu i trochę mam też nie za bardzo tam. Co to znaczy nie za bardzo? No, jakie jest pH? Nie, bo byłam u lekarza i mówi pan doktor, że te wyniki nie są takie, jak powinny być. No, tak mi odpowiedział. A to się dużo pani dowiedziała. Bardzo dużo. Rzeczywiście.
Tajemnica takiego nie No cóż, no tajemnica lekarska, no nic pani na to nie poradzi. Naprawdę, nie, poważnie. Droga pani Ulo, no ja tak trochę z sarkazmem, ale to jest generalnie, ja to jest wiedza potrzebna dla pani, potrzebna jest do tego, żeby było można przeciwdziałać pewnym różnym okolicznościom na ten i właśnie branie odpowiedzialność za siebie w swoje własne ręce. No ale nic, my sobie z tym poradzimy, droga pani Ulu. Więc nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Zatem spojrzę tutaj jakby w sferę przede wszystkim energetyki, co tu się zadziało jeszcze dodatkowo. Ja tutaj podejrzewam bardzo mocno zakwaszony organizm, który dalej się nie chce poddać, bo no taka jego uroda. Jelito przede wszystkim formuje tutaj nam bardzo duże konsekwencje problemowe, takie związane z formowaniem. No ale dobrze, to nie będę robił wykładu, działamy tutaj. Nie, okropnie, pod brzusze to ja mam męczarnię. No. Więc mówię, muszę zaraz tego, dobrze. To proszę mnie tam uzdrowić, oczyścić. Już sprawiamy. Momencik, sprawdzę tylko jeszcze tak. Proszę ze mną tutaj być w jakimś takim kontakcie wzrokowym i mentalnym. Tak. Ja sobie zobaczę biegunowość, jak to wygląda, czy tutaj mamy biegunowość zaburzoną, bo tak. Pojawia mi się tutaj jakiś problem na poziomie gardła, jakiś śluz. Tak. Śluz mi się pojawia również w jelitach. I to jest właśnie ta sfera, którą trzeba w tej chwili uzdrowić. Za dużo jest śluzu w organizmie. Trzeba go po prostu w tym momencie wytopić. No to proszę. No tak, tylko że tutaj do pani by też należało, żeby pani mi troszeczkę w tym temacie pomogła. Pije pani gorącą wodę przygotowaną, czy zaprzestała pani? No teraz znaczy się gorąco zaprzestałam, piję zaprzestała ten pani. Mniszka lekarskiego właśnie piję, ale piłam wodę, ale później znowu sobie to piję, nie? Ale wiem, ale to trzeba i to. Dobrze, wtedy, kiedy się pojawiają takie dolegliwości, to gorąca przygotowana woda będzie jako element ognia nam topiła przede wszystkim nadmiar śluzu w organizmie. Uwalnia śluz z jelit, nie ma wtedy tego takiego głębokiego podrażnienia śluzowego, bo wtedy się zbierają bakterie beztlenowce. W tym śluzie mają doskonałe środowisko do przetrwania. I wtedy wzmaga się perystaltyka jelit, wzmagają się ruchy jelitowe, w związku z tym też występuje ból. Przy pani uchyłkach to też jest jakby tutaj cały ten proces trochę zaburzony wtedy, tak? Mogą też uciskać na pęcherz moczowy, zaczyna się cały proces takiej nawet pobudliwości, że trzeba częściej chodzić i ku. No, czasami nawet jest w stanie wywołać stany zapalne. Jak siedzę, to nic, jak leżę, też nic. Najgorzej jak staję i chodzę. No tak. No wie pani, no to ma pani wspaniałą cechę, no każdy by tak chciał. Naprawdę. I zaś tak do południa jeszcze też, a później 14 godzina się zaczyna w jelitach wszystko i tak mi się już Bo to jest czas przeciwstawny do tego, co powinno się dziać. Jelito najwyższą aktywność swoją ma między godziną 5 a 7 rano. I to jest ten czas, w którym powinno najlepiej funkcjonować. Od godziny 3 do 5 rano jest bardzo duża aktywność płuc. I to są te dwa organy, które są parą ze sobą. Organ ochronny i organ wrażliwy, tak? Czyli yang i yin. Czyli jeżeli są problemy ze śluzowieniem płuc, to też są wtedy problemy z jelitami. I tak zresztą wcześniej to wyszło mi tutaj ja już to oczyszczam cały czas. Dobrze. Kładziemy rękę nie na jelitach, tylko właśnie na klatce piersiowej, w kierunku mostka, tak? I idziemy w kierunku inwokacji. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. I jeszcze raz, Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. I wdech i wydech ustami. I wdech ustami i wydech ustami.
Dobrze. Rękę na splot słoneczny, wdech ustami, wydech nosem. Dobrze. Rękę niżej w okolice pępka. Wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. Rękę jeszcze niżej. Wdech nosem, wydech nosem. Dobrze. Odprężamy się i skupiamy całą uwagę właśnie w obszarze jelit. Proszę się tam skupić i odbierać ode mnie przekaz energii. Dobrze. Sprawdzę teraz biegunowość, jak to wygląda sytuacja. Dziękuję. No, zdecydowanie lepiej. I przede wszystkim zwrócić też uwagę właśnie na to, żeby naprzemiennie sobie tą kawę mniszkową popijać zupełnie inaczej. Co godzinkę, dosłownie ćwierć szklaneczki i co godzinkę, co pół godziny, żeby wypadało. Raz woda, raz mniszek, raz woda, raz mniszek. I wtedy podregulujemy bardzo szybko ten układ trawienny. Także pozdrawiam serdecznie, no i przechodzę do SMS-ów, które tutaj już do mnie, drodzy Państwo, wysyłacie. Anonimowo pani tutaj pisze do mnie proszę o uzdrowienie moich finansów. No świetnie, finanse będą miały się dobrze. Zapiszę tutaj tylko sobie datę, żebym wiedział, do kogo będę wysyłał całą tę rzeczywistość. Jak powiedziałem, moje rytuały czy ceremonie działają tylko na te osoby, które mają intencję zgodną z potrzebami. Czyli bym powiedział tak wprost, że działają tylko dla tych, którzy czysto, sprawiedliwie i prawdziwie potrzebują i oczekują wzmocnienia. Ja powiem tak z własnej sfery, że zawsze, kiedy mam jakikolwiek by nastąpił niedobór z różnych powodów, wystarczy, że skieruję swoją prośbę do Stwórcy i właśnie nie wiedzieć skąd. On wie skąd, natomiast można by tak powiedzieć ludzkim językiem, nie wiedzieć skąd zaczynają się pojawiać. Czyli moi drodzy Państwo, ta energia po prostu pracuje natychmiast, tak? Jeżeli dojdziecie do takiego etapu, do takiego poziomu jak ja, no to będziecie też bardzo łatwo sobie mogli zaaranżować na potrzeby. Ale pamiętajcie o tym, że tak jak w moim przypadku, działa to tylko wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne. Bo one właściwie mają taką rolę. One innej roli nie mają, finanse. One, pieniądze są po to, żeby spływały do nas tylko wtedy, kiedy są nam potrzebne, a nie wtedy, kiedy potrzebujemy ich w nadmiarze. Tutaj właśnie ten jest ważny komunikat. Ale oczywiście robię tutaj rytuał dla pani Meru Chakrom na finanse, na dobrobyt i na te potrzeby. Pamiętajcie, nigdy nie żałujcie tego, jeżeli od was odchodzą. Jeżeli od was coś odchodzi, cokolwiek, pieniądze, praca, związki, relacje,
Pamiętajcie o tym, jak to moja babcia mawiała, że na ich miejsce przyjdzie coś lepszego. Więc nie bądźcie w żaden sposób do tego przywiązani, bardzo mocno do tego jakby tym obciążeni. Pozdrawiam panią serdecznie. Anonimowo, no więc finanse powinny pani się wzmocnić też anonimowo. Pomoc. Panie Zbyszko, proszę o płaszcz ochronny na zabieg na sercu po 31 lipca 2019. 31 lipiec. I zapisanie na rytuał ognia, również i finanse. Pisze pani Teresa, urodzona 21 sierpnia 1952 roku. Ceremonia ognia. I tutaj wpisuję. I to będzie najważniejsze. Droga pani, no oczywiście ja pani założę tutaj ochronę i to, żeby pani miała bezpiecznie. Przypominam, drodzy państwo, że zawsze w takich sytuacjach, które od tego bardzo wymagają, możecie się kontaktować ze mną poprzez moją stronę internetową zbyszkopaty.pl. Tam znajdziecie kontakt do mnie, bądź też przez Facebook, bądź też znajdziecie w internecie oczywiście, ale najłatwiej tymi sposobami. Dlaczego to mówię? Dlatego, że kochani, nie ma czegoś takiego w moim jakby zestawie działań, że zakładam raz ochronę i ona będzie działała nie wiadomo jak długo. To tak jakby założyć płaszcz przeciwdeszczowy i chodzić w nim, kiedy jest słota i kiedy jest upał i kiedy są deszcze. Nie może to nawet działać, dlatego że ochrona może człowieka nawet zniszczyć, dosłownie. Więc nie należy. Są pewne określone czasy, czyli jak ja mówię, mówiąc językiem wedyjskim, ślubowania, czyli wrata. I one posiadają określony czas karencji. Czyli, drodzy państwo, tak jak wszystko, ma swój pewien okres gwarancji, po którym oczywiście musimy odnawiać. Tak samo jak odnawiamy wszelkiego rodzaju śluby, tak jak odnawiamy wszelkiego rodzaju sakramenty, tak jak odnawiamy gwarancje swoich posiadanych przedmiotów, takowoż to istnieje w tym rytuale. Ja mówiłem, zakładamy ochronę na określony czas. Od do. Dlatego jest konieczność kontaktowania się ze mną i kontaktowania się w miarę często. Tak samo dotyczy to cierpienia, chorób i fizycznych, których doświadczacie. Tak jak w każdej terapii, tak jak idziecie, drodzy państwo, do standardowej służby zdrowia, do lekarza, przepisuję wam leki na określony czas. Daję wam możliwość również kontaktowania się ze sobą poprzez wizyty, wyznaczając wam tę wizytę. I drodzy państwo, akceptujecie to. Natomiast bardzo często się to słyszy bądź zdarza, czy pan mnie uzdrowi. Oczywiście, że panią czy pana uzdrowię, tylko potrzebujemy na to obydwoje czasu, bo ktoś może być po prostu niegotowy. Nie jest gotowy na wyzdrowienie, nie jest gotowy na uzdrowienie albo w intencji innej osoby. Ta osoba wcale nie musi być gotowa na uzdrowienie. Twoja intencja jest bardzo dobra, jeżeli chcesz komuś pomóc, zamawiasz u mnie czy ceremonię indywidualną, czy ceremonię, że tak powiem, zbiorową, czy prosisz mnie o to, żeby tutaj kogoś uzdrowić, zrobić dla niego przekaz. Świetnie. Empatia jest cudem, który nam został dany przez Twórcę. Ale, moi drodzy państwo, zasada jest jeszcze jedna dodatkowa. Ta osoba musi w pewien sposób, która ma być uzdrowiona, postrzegać to uzdrowienie, skąd ono pochodzi i co się w niej dzieje i dlaczego jest to tak ważne. To tak jakbyście, drodzy państwo, chcieli leczyć kogoś standardowo, zastrzykami bądź też tabletkami bez jego wiedzy. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór, słyszymy się? Tak. Cudownie. Witam, z kim się witam? Jarosława Majorowskie-Dorosz. Pani Jarosława, tak? Tak. Dobrze, datę urodzenia poproszę i w czym pomóc? 18.11.46 rocznik. Dobrze. W czym, droga pani Jarosława, mam pani pomóc? Błagam pana, jak jest możliwość prywatnie, za każdy grosz spotkanie. Ja chyba pan lepiej ode mnie wie, co ze mną. Życie.
stworzyło. Mhm. Dobrze, w czym pani teraz pomóc? Bo jesteśmy na wizji, jest możliwość taka, więc działajmy. Opuchnięte kostki nóg mam, wysypka na całym ciele, śpiąt, nie wiem z czego, pierwszy raz w życiu. Ja już walczę miesiąc, ja nie wiem, co robić. Te wypisane tabletki, maści, różne sposoby nie pomagają. I jeszcze do kompletu, najgorsze to, że bezsenne noce przez jakieś, nie wiem, czy z jakimś kartonem z poczty, ze sklepów, coś wniesione, jakieś lażą mrówki, budzą mi w nocy. Ja świadoma, co mówię, może pan pomyśli, że coś ze mną nie tak. Ja z uwagą panią słucham. Z uwagą panią słucham. Po prostu słucham. Nie wiem, jak pozbyć się tych pasożytów jakichś. Ja pierwszy raz w życiu za swoje stare lata widzę to. I to nie tylko u mnie jest. I ta choroba, i to wszystko. I 13 lat po sądach. Co będzie z moim, nie z moim, mam podział z pasierbem, który jest bogaty, w Austrii mieszka. Na Saskiej Kępie ma jednopokojowe. 13 lat ja po sądach. 7 osób, on wynajmuje swój pokój celowo osobom z Poprawczaka, z kryminałów, który nawet ostatni, który się wyprowadził, przepraszam, nieczystości nie w WC, a zrobił w jego pokoju. A ja przychodzę i to niesympatycznie działa na moje skolotane już nerwy. Błagam, proszę pomóc za każdą już, cenę, już za oczyszczam. Wszystko, oczywiście. Co trzeba. Już panią oczyszczam. Ja widzę, że tutaj po pani rzeczywiście się nagromadziło bardzo dużo problemów i to są problemy naprawdę bardzo poważne. Ja straciła całą rodzinę tragicznie. Dokładnie. Syn 23 lata zginął. Ojciec 50 lat. Brat splonął z dwupokojowym mamy mieszkanie. Ile ja mam siły jeszcze? Bardzo silna karma rodowa. Znaczy pani jest oczywiście bardzo silna tutaj względem swojej empatii, jest pani bardzo mocną osobą, dlatego pani to wszystko przetrwała. Ja może bym pani zaproponował. Mi jakieś czary bary, jakąś jest, magię. Nie, nie, to już jest w ogóle w rodzie z tego, co ja tutaj widzę. To nie jest. No, za kogoś ja cierpię, no ja samotna została, prawda? Pani tutaj jest jakby tylko w tym momencie takim bardzo głęboko uczestniczącą osobą, uczestnikiem tego wszystkiego. Dobrze, ja bym teraz prosił, bo musimy założyć ochronę. Musimy stworzyć ochronę, tak? Proszę za mną powtórzyć. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Ożywczym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrow mnie. Oczyść i uzdrow mnie. Usuń z mojego życia demony zła. Uczyń z mojego życia. Usuń z mojego życia demony, demony zła. Uwolnij mnie od cierpienia i bólu. Uwolnij mnie od cierpienia i bólu. Dobrze. Proszę rękę w tej chwili położyć na klatce piersiowej, tak jakby pani siebie po prostu dosłownie przytulała. Zacząć ze mną wdychać ustami, wydychać ustami. Ja robię dla pani przekaz na płuca, na okolice serca i płuc. Wdech ustami, wydech ustami. Bez zatrzymywania po wdechu i wydechu. Łagodny, swobodny oddech. Jeszcze. Dobrze. Rękę przesunąć na splot słoneczny pod piersiami. Wdech ustami, wydech nosem. Ja tylko jedną rękę używam. Dobrze, dobrze, oczywiście. Lewą. Tak, tak, bo tak. Słuchawki. Dobrze, dobrze, wystarczy. Wdech ustami, wydech nosem.
Dobrze. Rękę opuścić niżej, na pępek położyć. Wdech nosem, wydech ustami. Rękę jeszcze niżej na okolice pęcherza moczowego i wdech nosem, wydech nosem. Pozdrawiam serdecznie Panią i zakładam na Panią błogosławieństwo ochrony, oczyszczenia, uzdrowienia. Koniec mamy połączenia i wracam do SMS-ów. Pani droga Pani Tereso, więc zakładam na Panią ochronę, zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie z cierpienia i chorób i ochronę podczas zabiegu serca, która będzie się 31 lipca 2019 roku. I również pomoc i wsparcie w finansach, bo oczywiście to też jest ważna sfera. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. I następny SMS. Pani Jadwiga, urodzona 26 listopada 1948 roku. I pani Jadwiga prosi mnie o oczyszczenie krwi i limfy, ochronę i również prosi o zapisanie na ceremonię ognia. Jadwiga, ceremonia ognia. Pani Jadwiga. I oczywiście tutaj jest bardzo ważna informacja również do Pani Jadwigi. Proszę o zezwolenie na inwokację. I to jest bardzo dobra wiadomość z Pani strony. Więc zacznę od inwokacji, dlatego że to będzie podstawą do tego, żeby rozpocząć ten proces naszego wzajemnego wspierania siebie. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. I zakładam błogosławieństwo ochrony, uwolnienia i zapraszam Panią do powtarzania tej inwokacji. Oczyszczenie limfy i oczyszczenie krwi. Dobrze. Ja tym razem tradycyjnym sposobem zrobię oczyszczenie krwi dla Pani. A to zrobię za chwilę, bo mamy w tej chwili połączenie telefoniczne. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Papyk. Panie Zbyszko, to jeszcze raz ja, Ula. Tak, bo żeśmy nie dokończyli tego. Mówi mi Pan, że co godzinę mamy, bo co godzinę korzeń i co godzinę, a kazał znaczy mi Pan podzielić, kupić tak. Olej sezamowy, czy tym olejem sobie... Olej sezamowy do wcierania w brzuszek, w jelita. No właśnie. Najlepiej, żeby był ciepły, czyli można go podgrzać w dłoni, w środku, tak. Przytrzymać go tak. Chwilę, żeby się zagrzał, lub tak. Też w inny sposób go podgrzać, tak? Można w naczyniu tak. Z wodą i tak dalej, żeby był ciepły. Tak, i rozumiem. Ciepły olej. Ciepły olej powoduje przede wszystkim w medycynie ayurwedyjskiej, stosuje się do tego właśnie sezamowy, aha. Żeby usuwać napięcia i gazy w jelitach. Aha. W jelita wtedy podlegają takiej właśnie relaksacji. To jest właśnie po to. Można też robić kompres z tego oleju, czyli po prostu wylać ciepły olej na gazę, aha. Położyć kompres na brzuchu, żeby było ciepłe i podtrzymywać ciepło. Niezbyt duże ach. Ciepło, czyli nie ogrzewać poduszką żadną, rozumiem. Tylko tak, żeby utrzymywać w miarę taką temperaturę. A na noc sobie mogę to zrobić? Jak najbardziej. Na jak najbardziej. Jak najbardziej. A czy jak ja sobie robiłam obkłady miodem, to ty źle nie robiłam? A bardzo dobrze.
Ja przede wszystkim proponuję, żeby robić kompresy i układy z miodu, bądź też kąpiele z miodu, bądź też właśnie rozgrzewania miodem, dlatego że miód jest antyoksydantem. On natychmiast wyciąga toksyny z ciała. Dobrze. Właśnie tam, gdzie jest ból, tam, gdzie są problemy, robimy kompres właśnie i ciepły właśnie po to, żeby wyciągnąć toksyny z tego miejsca. Dobrze. To ten olej sobie pani mówił, że mogę sobie pół na przemiennie, jedno i drugie. Aha. Oleju też sezamowego, właśnie pół łyżeczki, czy ile możemy spożyć, potrzymać trochę w ustach, połknąć i on będzie wtedy, że tak powiem, smarował jelita od wewnątrz, tak? I zmniejsza ilość tego śluzu, bo jest... No oczywiście, że tak. No to jest kwestia, tak jak mówię. No jeżeli są dociekliwości i pytania, to trzeba się ze mną kontaktować indywidualnie. To wtedy jest szansa na to, żeby to uściślić, tak? Bo też wiadomo, że dla każdego jest inna terapia, inny ja mam przekaz, tak? Bo to samo ktoś zastosuje i może sobie zrobić kuku, a ja za to nie biorę odpowiedzialności. No więc o to chodzi. Więc to ja nie jest porada, to jest sensu stricte, tylko każdy robi to na własną odpowiedzialność z powodu tego, żeby miał świadomość tego, co robi, tak? No dobrze. A tym program olejem sobie mogę tak części robić? Czy to raczej na noc sobie lepiej zrobić obkład i gdzieś sobie też mogę lekko posmarować? Raz miód, raz olej, tak, żeby działało w ten sposób, tak? Dobrze. Do momentu, dopóki nie nastąpi ulga. Nie stosujemy jakiegoś określonego czasu na przymus, tylko dotąd, dopóki nie nastąpi ulga. Chodzi tutaj o to, żeby zmniejszyć ilość energii watta, czyli energii wiatru, żeby organizm się uspokoił, żeby doprowadził do równowagi energetycznej, tak? To może pani zastosować w domu. Ode mnie są przekazy i błogosławieństwa, więc to jest priorytet. I stosowanie właśnie przede wszystkim inwokacji. To wtedy jest ta ochrona taka stuprocentowa. Aha, o to właśnie chodzi. A mniszek z wodą naprzemiennie. Dobrze, to już właśnie, bo ja zawsze parę łyków, no nie wiem, no powiedzmy hipotetycznie, jest godzina 10, tak? Powiedzmy mniszka lekarskiego wypić sobie pół filiżanki, tak? Czy pół tego. Tak. O godzinie w pół do 11 napić się wody. No, i tak dalej, i tak dalej. Co pół godziny. Bo ja wtedy, jak tak pilnowałam wszystko, to było wszystko dobrze, bo jestem panu wdzięczna, bo ja że teraz mi tam weszło na ten jelita, ale trochę może przez te wakacje człowiek trochę sobie tak... Wie pani, no w tej chwili jest też rozchwiana energia ognia, tak? Bo jest ten okres letni i zawsze wzrasta, według mówiąc energii, bioenergii ajurwedyjskiej pitadży, czyli wzrasta ogień w organizmie. W związku z tym ta żółć, która się miałaby gdziekolwiek zgromadzić, ona się musi znaleźć w jelitach, więc ona je dosyć mocno podgrzewa. Więc ich aktywność jest większa w lato niż podczas na przykład zimy. Dobrze, panie Zresztą, to mi chodziło. Znaczy, teraz, no całe szczęście, wie pani, no zabronione są kary cielesne, no skoro pani, wie pani, co panią czeka. No. Nie, bo ja znaczy się wiem, jak że jak pani się nie stosuje. Robię dobrze, to pomaga to. Oczywiście, że o tak, to pani chodzi. Ulu. No, no więc... oczywiście. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, ja też, do usłyszenia. Dobranoc. Dobrze, no i tak, droga pani Jadwigo. Szykuję w tej chwili jaspisy do oczyszczenia krwi zgodnie z zasadami piramidy jaspisowe. I to będzie fajnie. Dzisiaj możecie też również właśnie nawet wysyłać taki SMS, jeżeli chcecie państwo się skupić na właśnie energii oczyszczenia krwi. Bardzo też ważna informacja, moi drodzy, że latem szczególnie takim jakim jest teraz, bardzo gorące i bardzo takie ledwie wytchnienia mamy kilka dni w tej chwili w całym kraju pogodowego, ale dotychczas cały czerwiec, cały lipiec, drodzy państwo, no to była straszna pogoda. No i mamy połączenie. Dobry wieczór, witam pięknie. Dobry wieczór. Poprzednim razem oczyszczał mnie pan, to znaczy było tam, prawda, oczyszczenie pamięci, oczu. Tak. A i niedoczynności tarczycy. Myślę, że powinniśmy to jeszcze powtórzyć. Koniecznie. Oczy mnie bolą. Tak? No. Jak pani mogłaby opisać ten ból? To jest ból wewnątrz gałkowy, czy na zewnątrz pani go czuje? Nie, pieczenie? Przy mruganiu. Podczas mrugania, tak? Na prawym oku pod
pod skórą coś mi się tam małego robi, nie pamiętam jak to się nazywa. Brodawka. No, brodawka właśnie. Mm-hmm. I jak tak cały dzień, wie pan, się mruga, to wieczorem no, mnie oczywiście. Już po prostu to oko trochę boli. Także bardzo proszę. Jest wtedy podrażnienie. Dobrze, dobrze. To ja w takim razie to sprawdzę. Przede wszystkim tutaj jeszcze jedną rzecz, biegunowość. I co jeszcze pani wymieniła, że co w tej chwili? Pamięć, oczy i niedoczynność tarczycy jest. Oczy, niedoczynność. Aha, czyli tutaj kierowałem swoją uwagę z tego, co pamiętam, głównie na tarczycę, oczy. I tutaj jest jeszcze problem przysadka mózgowa. Tam nam się tutaj pojawi biegunowość. Zobaczymy, jak to wygląda. Na jakiej sferze? Plus. Czy bóle kolan również jakieś są u pani? Nie ma. Nie, to dobrze. Choć plus mi tutaj wykazuje okolice kolan. Zobaczmy jeszcze tutaj. Wysokość oskrzeli płuc. Dobrze. To jeszcze do tego dojdziemy. Biegunowość mapy energetycznej wskazywała mi tutaj trzy punkty, czyli mniej więcej obszar klatki piersiowej, oczy główne i zatoki, czyli tutaj nam się zbiera śluz. Jeszcze nie doszło nam tutaj do kolan, żeby powiedzmy ten śluz schodził systemem wstępującym. Bo tutaj chodzi o to, żeby siłą grawitacji śluz schodził, bo on blokuje najbardziej w organizmie funkcje życiowe. Tu bardzo mocno się u pani osadziło. Stąd tutaj ta właśnie biegunowość, którą pokazuję, jest taką istotą tematu, tak? Żeby sobie po prostu z tym poradzić. A co trzeba robić, żeby jego nie było i się nie gromadził? Przede wszystkim starać się w tej chwili, jest lato, jest gorąco, co pół godziny wypijać szklaneczkę wody gorącej przegotowaną i koniecznie gotować tak długo, żeby uwolnić jony tlenu na powierzchnię, bo to jest bardzo ważne. Tutaj chodzi o przemycenie, że tak przenośni, powiem, przemycenie energii ognia do organizmu, tak? Z wodą możemy je dostarczyć szybciej niż w jakikolwiek inny sposób. Każdy sposób rozgrzewania, no bo oczywiście są metody takie rozgrzewania ciała, ale ja w tej chwili tutaj tego nie polecam, tak? Więc tutaj chodzi o to, żeby dostarczyć do organizmu nie wodę, tylko właśnie tę energię ognia, żeby topiła nadmiar śluzu w organizmie. I wtedy ten śluz siłą grawitacji powinien nam się coraz niżej schodzić, osiadać w stawach, ale nie będzie to dla stawów szkodliwe, tylko po prostu poprzez ruch ten śluz zostaje neutralizowany, tak? To jest taka naturalna droga, no bo śluz oczywiście wydobywa nam się drogami naturalnymi, wiadomo jakimi, bądź też po prostu zaczyna łączyć, powiedzmy, system, nazwijmy to tak, smarowania stawów. Dobrze, wejdźmy w inwokację może, tak? Żeby nie marnować minutki żadnej. Bo wykłady to w innym czasie zrobię, ale no staram się wyjaśnić, żeby wiedzieć, jak powiedzmy ta, jak to wszystko po prostu jak powinno zadziałać i co zrobić. Ja pana będę oglądała. Cieszę się bardzo, liczę na panią. Dziękuję. Dobrze, bardzo. Proszę położyć rękę na czole, dokładnie tak, żeby zakryć dosłownie jedno i drugie oko nad oczami, zamknąć, przymknąć oczy, tak, powieki. Tak. Starać się jednocześnie patrzeć w swoją dłoń, tak? To jakby pani chciała zajrzeć do... Ma pani przymknięte powieki i chodzi o mi tutaj o zjawisko takie fotoświetlne, które powstaje. Kiedy uwalnia się energia z ręki, z aury ręki, tak, z dłoni, to wtedy będzie pani widziała taką poświatę czerwoną albo też inne jakieś barwy się pojawiają, ale chodzi o to, żeby jakby wzrok był skierowany na zamknięte oczy, ale wzrok, oko się podnosi, bo oko normalnie funkcjonuje wtedy. I oddychamy wdegustami, wydegustami. I mówimy, Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Ożywczym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza.
może z tym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Dobrze. I tak jakby pani zsuwa zasłonę w dół. Ściągamy rękę na klatkę piersiową i wdychamy ustami, wydychamy ustami. Ale palce skierowane bardziej w stronę tarczycy. Wdech ustami, wydech ustami. Dobrze. Mocą żywiołu zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie z cierpienia i choroby. Koniec połączenia i wracam do SMS-a, którym jest intencja oczyszczenia jaspisami krwi i limfy. To jest pani Jadwiga. Oczyszczam region głowy, stawów, barków, ramion, łokci i kolan. Bioder i stóp. Oczyszczam wnętrze brzucha i splotu słonecznego, siedzibę krwi. I zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie z wszelkiego cierpienia. Splot słoneczny, jak Państwo zwróciliście uwagę, często nazywam właśnie siedzibą krwi, z tego też powodu, że jest to ośrodek splotu nerwowego, który plexus solaris, który zawiaduje wszystkimi narządami wewnętrznymi, takimi właśnie jak wątroba śledziona, trzustka i główny organy, jak wątroba, organ krwotwórczy, więc oczyszcza i zarządza poprzez właśnie układ nerwowy. Tutaj jako energetyczne skupisko, jako manipura, jako ośrodek energetyczny, ta ciakra właśnie tak się nazywa, zarządza doskonale właśnie wszystkimi naszymi funkcjami działania, ponieważ te wszystkie narządy, właśnie nerki, wątroba, śledziona, trzustka, to są organy odpowiedzialne za określone stany emocjonalne. Oczywiście wątroba to jest gniew, zwłaszcza tłumiony gniew, pęcherz żółciowy to złość, nerki to oczywiście strach, prawa i lewa, pęcherz moczowy to jest lęk, obawa, śledziona to zaduma, trzustka to radość, wesołość. Jeżeli brakuje jakby nam równowagi między, jest brak tej równowagi między tymi emocjami, czyli na przykład wątroba jako gniew może zamienić się na gniew, dosłownie nazywany też gniewem Bożym, czyli słusznym, tak jak to zresztą znamy z opowieści biblijnych, to zamienia się to przede wszystkim w taki dobrostan i szczodrość. Natomiast jeżeli ten gniew jest długo tłumiony i jest bardzo negatywny, to oczywiście przynosi straszne spustoszenie w organizmie. I co robi? No przede wszystkim gęstnieje krew. Gęstnieje krew w wątrobie. Wątroba staje się twarda, sztywna, czasami powiększona. Często też prowadzi w długotrwałym stanie takiej psychosomatyki, psychosomatycznej aktywności. Prowadzi oczywiście do wielu schorzeń, doprowadzając również organizm do całkowitego
całkowitego spustoszenia, no bo oczywiście będzie wywoływać sprzężenie zwrotne. Jeżeli ktoś jest wściekły, zgorzkniały, złośliwy poprzez swój pęcherzyk żółciowy i poprzez gniew, który w nim cały czas buzuje, to oczywiście również będzie miał to odzwierciedlenie, oddziaływanie na trzustkę, organ wesołości, organ radości, więc trzustka oczywiście też będzie, tak mówiąc obrazowo, sztywniała, więc oczywiście nie będzie produkowała odpowiedniej ilości insuliny i zaczyna się błędne koło chorobowe. Ten organizm zaczyna, powiedzmy, zachowywać się dosyć niekomfortowo, tak mówiąc delikatnie. Oczywiście w dalszym jakby procesie zaburzonym poprzez właśnie stany emocjonalne doprowadzi to oczywiście do chorób psychosomatycznych, czyli doprowadzi do patologii. No i to oczywiście patologia to już jest problem bardzo złożony, no bo trzeba w tym momencie poszukiwać jakby tego źródła pierwotnego, od którego się zaczęło, tak, cały problem, całe wydarzenie nazywane chorobą. No oczywiście ja Państwu staram się nakreślić, naprowadzić jakby tutaj na takie postrzeganie, żebyście Państwo stworzyli taką swoją, ja to nazywam wewnętrzną archeologię wykopaliska, bo oczywiście w poziomie mentalnym, w poziomie pamięci, pamięci komórkowej, jeżeli, drodzy Państwo, będziemy się bardzo starać, to oczywiście jesteśmy w stanie znaleźć ten pierwszy sygnał i dlaczego tak się właśnie stało. Unicestwienie w przenośni oczywiście tego sygnału, czyli dojście tak głęboko warstwami pamięci do tego wydarzenia, spowoduje to, moi drodzy, że zacznie się proces odwracać, czyli zaczniemy zdrowieć. No bo takie moje podejście holistyczne, jako oczywiście, jak mówię, terapeuty z ponad 30-letnim stażem, który, bym powiedział, w przenośni kariera zawodowa, medyczna i paramedyczna jest bardzo bogata. To jest oczywiście pasja poznawania i pasja i chęć rozpoznawania wielu, powiedzmy, aspektów tego, czym jest cierpienie tak naprawdę, bo choroba sama w sobie, czyli objaw patologii, czyli jednostka chorobowa, numer jednostki chorobowej, to już jest efekt, tak można powiedzieć, końcowy całego procesu, który się dział często wieloletnie, a czasami być może nawet przez całe życie. Dlatego ja, drodzy Państwo, poszukując w sobie i poszukując u wielu nauczycieli akademickich i duchowych, starałem się odnaleźć to sedno urzeczywistnienia, jakim jest uzdrawianie duchowe. Tym sednem jest przede wszystkim nasza głęboka wiara. Nie głęboka wiara w uzdrowienie w kontekście takim, że jak coś zrobię, wykonam jakieś zadanie, to dostąpię uzdrowienia, drodzy Państwo. To jest tylko pewien proces. To jest właśnie to ślubowanie, to jest ten element, którym ma zagościć w naszym życiu post, ma w naszym życiu zagościć określona deklaracja, którą sobie często składamy podczas świąt czy na Nowy Rok, rzucę palenie, zmienię dietę i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazuje, że za 2-3 miesiące i tak z tego nic nie wychodzi. Więc trzeba mieć też świadomość tego, jak dokonać, jak wykonać. Dlatego ja, będąc rytualistą, mistrzem dokładnie rytuałów, stosując ceremonie różnego, że tak powiem, procesu zmian i przemian, czyli oczyszczające, wzmacniające i uzdrawiające. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patryk. Dobry wieczór panu, ja powracam. Moje imię Małgorzata, ja się urodziłam 20 września 64 roku. Ja bym prosiła o oczyszczenie i założenie płaszcza ochronnego, tak, i tak samo rytuał na poprawę finansów. No i ze zdrowiem moim, zdrowie moje szwankuje, to znaczy mam problemy z kolanem, jestem po operacji, tarczyca, oczy, no po prostu wszystko mi wysiada, wątroba. No jest to wszystko ze sobą spójne. No jeżeli wysiada wątroba, to i wysiadają oczy i tak dalej, i tak dalej. No te organy wewnętrzne, jak już wspomniałem dzisiaj, są ze sobą bardzo spójne. Zrobię w tej chwili biegunowość, czyli sprawdzę, jaki jest potencjał energetyki, w którym miejscu jest największy w tej chwili potrzeba, gdzie są niedobory energetyczne. Zaraz poproszę Panią o inwokację, zrobię dla Pani przekaz i oczywiście będziemy już do przodu z pewnym jakby najważniejszym, czyli naszą łącznością, tak? Dobrze. A założę również ochronę i będziemy mieć szansę na to, żeby już zaczęło jakby bardziej jeszcze współpracować.
cały proces. No tak. No u pani jest ewidentnie właśnie ta plusowość, czyli właśnie region kolan aż do bioder, region od splotu słonecznego aż po tarczycę i później już szczyt głowy i zatoki aż do oczu. Czyli tę biegunowość ja tutaj pokazuję, jak to wygląda, że to są te strefy, które są ewidentnie w tej chwili zaburzone. Dobrze, proszę wejść ze mną w inwokację. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Dobrze, proszę rękę położyć na splocie słonecznym. Ja w tej chwili jeszcze będę panią wspomagał jaspisami, żeby oczyścić krew, właśnie oczyścić wątrobę. Region splotu słonecznego, zaczniemy od tego miejsca. Wdech ustami, wydech nosem. Bez zatrzymywania po wdechu i wydechu, oddech bardzo łagodny, spójny, krótki wdech, dłuższy wydech. Wdech ustami, wydech nosem. Jeszcze, żeby bardziej wspomóc ten ośrodek, to jest ważne, żeby też podnosić głowę do góry, tak jakby pani chciała się dosłownie wody napić, płynącej z góry, i wypuszczać powietrze nosem, kierując głowę w dół. Wtedy ta energia automatycznie zostaje siłą grawitacji zepchnięta dosłownie w ośrodek podżebrowy. Czyli wdychamy, wdech ustami, wydech nosem. Dobrze, bardzo dobry mamy przekaz. Rękę wyżej, rękę na tarczycy, dosłownie, tak żeby palce skierować w stronę tarczycy. Tak. Wdech ustami, wydech ustami. Rękę zsunąć niżej na okolicę pępkową. Tak. Wdech nosem, wydech ustami.
Dobrze. Rękę niżej. Wdech nosem, wydech nosem. Czyli w okolice pęcherza moczowego. Dobrze. Odprężamy się. Proszę przyjmować ode mnie przekaz. Im bardziej się pani odpręży, tym łatwiej będzie przeniknąć ode mnie energii do pani. Dobrze. Zakładam błogosławieństwo ochrony, uwolnienia, uzdrowienia. Mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Zakładam na Ciebie całkowitą ochronę. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Dobrze. Czy na coś zwrócić jeszcze uwagę? Pozdrawiam pięknie. Koniec połączenia. Moi drodzy, tak, linia telefoniczna jest wolna. Zapraszam, dzwońcie już w tej chwili. SMS-y również już możecie do mnie wysyłać następne, więc... A teraz zapraszam na krótką przerwę reklamową. I do zobaczenia. No i witam kochani, po króciutkiej przerwie już możecie się do mnie zgłaszać, już możecie zadzwonić i napisać. Drodzy Państwo, program zawsze taki jest, powiedziałbym, kreatywny, kiedy jesteście jego uczestnikami, bo wtedy, jak Państwo zapewne wiecie, mogę wiele tematów, które zresztą bardzo dziękuję, że doceniacie i zawsze mi o tym przypominacie, że moje programy są inspirujące, ciekawe. To mnie bardzo buduje, stąd też, drodzy Państwo, jestem zawsze tak pozytywnie, że tak powiem, nastawiony. Jeżeli oczywiście pytacie i jesteście zainteresowani różnego rodzaju tematami holistycznego podejścia do swojego zdrowia i swojego życia. No bo oczywiście cały czas to hasło dzisiaj naczelne, które, mówię, bardzo mnie szczególnie wczoraj zainspirowało. Wobec kogo jesteśmy tak najbardziej odpowiedzialni? Czy wobec innych ludzi, czy wobec Boga, czy wobec samych siebie? Generalnie można powiedzieć na pewno wobec wszystkich tych wymienionych przeze mnie postaci, ale szczególnie jeżeli zrozumiemy samo prawo tej głębokiej adoracji, która w nas każdym jest, bo tak jak mówię, każdy z nas ma to wewnętrzne. Nawet gdyby bardzo deklarował, a spotkałem takie osoby, że jest na przykład ktoś ateistą, co się okazuje w momencie, kiedy tak naprawdę zaczyna człowiek doświadczać głębi swojego życia wewnętrznego, okazuje się, że kieruje swoje myśli i swoje pragnienia do Stwórcy. I oczywiście, tak jak jest napisane w słowach Pisma Świętego, Boga nikt nigdy nie widział, a jednak wierzymy i mamy głęboką wiarę w to, że Go doświadczamy. Ale to oczywiście mówię tutaj, to jest taki dyskurs, że tak powiem, teologiczny, nie idźmy w tym kierunku. Ufajmy w to, drodzy Państwo, że ta nasza wewnętrzna potrzeba, wewnętrzna wiara jest tym sprawcą tego naszego szczęścia, a nie i przeciwstawia się oczywiście nieszczęściu, jakim jest cierpienie i choroba. Bo cierpienie duchowe jest tym aspektem, który jest niezwykle istotny, ponieważ on przynosi bardzo, bardzo dużo konsekwencji, bardzo subtelnych zresztą, jak to duch, że nie zauważamy tego, że jakby już jest w przenośni mówiąc grunt przygotowany, kiedy duch jest słaby,
To oczywiście grunt emocjonalny i zakorzenione, bardzo potężne wibracje na poziomie komórkowym, rezonującą energią chorobową, powodują to, że zaburza nasz się naturalny rytm biomagnetyczny organizmu i oczywiście doprowadza do chorób psychosomatycznych, bądź też głębokich patologii, głębokich schorzeń. No bo czym są właśnie przekazy? No przekazy są tym, żeby, drodzy Państwo, jakby generatorem, tak mówiąc obrazowo, generatorem, który ja uruchamiam dla Was i synchronizuję właśnie energię poziomu magnetycznego, bo to jest oczywiste, że dzisiaj nawet chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale w jednym słowie powiem, na czym to oczywiście polega. To jest strumień fali elektromagnetycznej określonej długości, gęstości i częstotliwości i każdy człowiek jest, nawet w skalę Biowisa, jest łatwy do, że tak powiem, do zanalizowania, zmierzenia, więc jest to faktem. Witam serdecznie, dobry wieczór. Ma pani już moją karteczkę anonimową? Tak, oczywiście, mam już pani karteczkę anonimową. Bardzo proszę dalsze informacje. Jest pogłos, proszę ściszyć telewizor, jeśli mogę o to prosić. Przyciszyć telewizor? Tak, 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 bo pojawia się pogłos. A słyszymy się doskonale na wizji. Tak, 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 bo pojawia. Jest kilkusekundowe opóźnienie głosu. Już przyciszyłam. Jeszcze troszkę. Jeszcze? Będzie pani mnie słyszała i ja panią w kilkusekundowym ogłoszeniu. Już dobrze teraz? Troszkę lepiej. No, nie jest rewelacyjnie, jeszcze ale... Jeszcze przyciszyć? Tak, tak, tak. Dobrze. Jeszcze przyciszyć? Już jakoś będziemy się słyszeć. Dobrze. Dla pani tutaj ten problem zdrowotny, tak? Tak, jaskra, proszę pana, tak. I powieki opadają. No. Dla, to jest... Maria. Tak, 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 ja wszystko tutaj mam. Teraz tylko chciałbym tutaj... Piotr jest kim? Mąż. Dobrze. I syn, tak? Tak. Ja dobrze. Już dzwoniłam do pana. Cieszę się bardzo, że pani powtórnie zadzwoniła. Tak, tak. I tak. Dobrze. To co, idę przede wszystkim w kierunku pani w tej chwili, tak? Tak, zacznijmy może ode mnie. Zacznijmy od pani, dokładnie tak. Proszę położyć ręce na czole, tak jakby tak. Pani taką pozycję myśliciela zrobiła, tak? Pochyliła się troszeczkę i przykryła sobie oczy, powieki. I pójdźmy od razu z inwokacją. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Ożywczym strumieniem powietrza oczyść mnie. Uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Dobrze. Proszę oddychać sobie bardzo swobodnie, bardzo lekko. Wdychać ustami, wydychać ustami. Dobrze. Skupiać się na odbiorze energii ode mnie. I zapisze nas pan na ogień. Dobrze. Dobrze, będę pamiętać. Ogień. Dobrze. I zakładam oczyszczenie, błogosławieństwo, uzdrowienie. Boże Wszechmocny Boże, oczyść i uzdrów Piotra, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Ochroń i uwolnij od alkoholu Cezarego i od wszelkich chorób i cierpienia, jak się tak stanie zgodnie z moją wolą. Mamy koniec połączenia, zatem drodzy Państwo, ja tutaj mówię do Pani, ale i jej nie słychać, ale oczywiście wiemy, że to się już stało. I tak. Jeszcze tylko dopowiem, że niestety u Cezarego jest tutaj coś, co ja zauważyłem w szczególnym takim procesie.
Ten gronkowiec jest w płucach i w kościach i to jest dosyć głęboko osadzony. Musiało kiedyś nastąpić zakażenie takie dosyć szczególne drogą wziewną i poprzez również krew. Dobrze, ja oczyszczę jeszcze, tutaj postaram się zadziałać. Dobrze. I pozdrawiam pięknie. Dobrze. Kochani, już linia telefoniczna jest wolna i już możecie dalej pisać. Pamiętajcie, drodzy Państwo, o SMS-ie na ceremonię ognia. Jest to czas, w którym, jak dzisiaj wspomniałem już w programie, Archanioł Michał ma szczególną pieczę nad prawdą i ogniem gorącym zwalcza wszelkiego rodzaju związane z tym problemy. W tym okresie również, moi drodzy, wzrasta często gorączka ciała. Też się może objawiać bardzo dużo różnych problemów związanych właśnie zewnętrznie ze skórą, z krwią. Nadmiar tego gorąca będzie powodował, że organizm będzie to eksponował, że tak powiem, na zewnątrz. I mamy połączenie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Ewa, 31.5.53. Tak. Ja już korzystałam z Pana pomocy niecałe 2 miesiące temu. Oj, to i inwokacja chyba, którą odmawiam codziennie i staram się w sumie no, jak najwięcej, kilkadziesiąt razy nawet, no na tyle mi chyba pomogła, że nie mam bólu po prawej stronie, tak w nadbrzuszu. Ogólnie no, czuję się o wiele lepiej, ale chciałabym prosić, żeby Pan jeszcze spojrzał na mnie, co tam mi potrzeba. Dobrze. Pomóc. A dobrze. Później to jeszcze zapytam o syna i synową. Dobrze, dobrze, oczywiście. Z prawej strony w nadbrzuszu, tak? Problemów, że tak powiem, cukrzycowych pani nie ma. Halo? Tak, tak, słucham. Nie ma takich problemów z trzustką. Nie. Nie, dobrze. Tutaj. Pytam z tego powodu, że właśnie ta część taka tutaj brzuszna, prawej i lewej strony, mimo że to się wszystko jakby uspokoiło, jak pani mówi. Nie, ale tu jest taki właśnie jeszcze jakby trochę delikatny, bym powiedział, obrzęk, który mi tutaj sugeruje trzustkę. Jeszcze sekundkę się skupię i to zobaczę. Dobrze. Dobrze, proszę dalej to stosować. Proszę jeszcze zastosować gorącą wodę przygotowaną. Co pół godziny pół szklaneczki. I tak przynajmniej do następnej naszego spotkania, to miałem powiedzieć do naszej następnej wizyty, do następnego naszego spotkania, przez miesiąc czasu popić tę gorącą, przygotowaną wodę. Ponieważ tutaj mi się jeszcze taki pojawia dosyć, nie chcę tego nazywać stan zapalny, ale mniej więcej taka troszeczkę jakby niedyspozycja, mówię, na trakcie żółciowym. Czyli powiedzmy, że ta żółć sobie wędruje jakby i w kierunku trzustkowym i stąd może powodować takie uczucie jakby gniecenia w dołku. Ale nie musi tak wcale być, że coś się z tego rozwinie. Tylko w tej chwili jest to taki tutaj sygnał, który sobie sprawdziłem i on może tak powiedzmy też być na tle troszeczkę nerwowym, troszkę na takim... Akurat mam taką sytuację, też jest nerwową. No właśnie. I to jest myślę taką główną przyczyną taką, że też tak jakby tutaj nadmiar tych gazów żołądkowych też się zbiera dosyć mocno i może powodować takie uczucie takiego za jakby no, dyskomfortu, takiego zakleszczenia w tym regionie. Ale to może być przemijające. Znaczy myślę, że tutaj ten taki najpoważniejszy problem, jaki był powiedzmy te 2 miesiące temu, już jest jakby troszeczkę zażegnany, że to nie powinno się w tej chwili odnawiać. Dobrze, to wejdźmy w inwokację.
Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Proszę położyć rękę na splocie słonecznym pod piersiami. Wdech ustami, wydech nosem. Wdychamy. Wdech ustami, wydech nosem. No cóż, niestety koniec połączenia. Udało nam się przynajmniej zrobić to, co najważniejsze. Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli się Pani jeszcze dzisiaj uda dodzwonić lub tutaj w najbliższym czasie do mojego programu, to oczywiście gorąco zapraszam. Drodzy Państwo, oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli Państwo oczywiście decydujecie o częstotliwości naszych spotkań, czyli moich z Wami, ale też jakby tutaj, jak zawsze przypominam i będę to powtarzał jak mantrę, że ten czas jakby, ja oczywiście mógłbym wyznaczyć każdej osobie, bo tak zresztą robię to w indywidualnych terapiach, kiedy przyjmuję pacjentów, to oczywiście sugeruje określony czas, w którym musimy się spotkać. To jest oczywiste, że tak jak każdy medyk, każdy terapeuta wyznacza Państwu jakiś określony czas na określoną wizytę, którą macie się zgłosić, bo taki jest okres i taka jest forma terapii zawsze. To jest oczywiste. Tak samo jak pracuję oczywiście, bo ja jestem, jak Państwo wiecie, z wielu dziedzin i zobaczycie to na mojej stronie zbyszkopaty.pl, dziedziny, którymi się zajmuję. Od tak naprawdę od bardzo wczesnego okresu, że tak powiem, to jest bardzo wiele lat, zajmuję się już moim takim, powiedziałbym, priorytetem, to jest dbałość o kręgosłup i dbałość o jego kondycję różnymi metodami manualnymi, terapeutycznymi, ponieważ uważam, że to jest założenie, jakie jest, żeby wyjść z określoną przestrzenią do terapii, to trzeba zadbać przede wszystkim, moi drodzy, o drzewo życia. Drzewo życia daje nam bardzo jasne, klarowne sygnały. Każdy segment, każda segment, czyli dwa kręgi plus dysk, to jest struktura szerstokostna, która daje konkretne, wymierne sygnały bólowe. Sygnał bólowy jest takim wielkim błogosławieństwem dla nas, moi drodzy Państwo, bo ból przypomina nam o tym, że dzieje się coś na poziomie psychosomatycznym, który skończy się określonym urazem w dalszej perspektywie. Urazem są oczywiście też zwyrodnienia, urazem są konkretne urazy fizyczne, dyskopatia, przepukliny, uszkodzenie chrząstki, uszkodzenie więzadeł, struktur więzadłowo-chrzęstnych i tak dalej, i tak dalej. W skrajnych przypadkach przepuklina jądra miażdżystego z włóknieniem pierścienia włóknistego bądź też pęknięciem pierścienia włóknistego może się nawet skończyć operacją. Więc, drodzy Państwo, są to bardzo niebezpieczne okoliczności. Ale jaka jest moja intencja? Żeby nie Państwa nie straszyć, tylko przede wszystkim uczulić na to, że jeżeli macie jakieś dolegliwości bólowe, dolegliwości kręgosłupa, zgłaszajcie się do mnie indywidualnie, bądź zgłaszajcie się w programach, drodzy Państwo, do tego, żebym Wam pomógł. Bardzo wiele sytuacji takich, których oczywiście, jak mówię, z problemów chrzęstno-kostnych, czyli problemów kręgosłupem, nie możemy, kochani, rozwiązać energetycznie. Jest to po prostu fizycznie ani energetycznie niemożliwe. Mogę Wam pomóc bardzo znacznie przez przekaz, bo tak oczywiście jest to number one, czyli przekaz energetyczny przede wszystkim działa na poziomie naszego ciała emocjonalnego i na poziomie ciała duchowego. Kręgosłup drzewo życia to jasny jest, zresztą taki prowadzę blok modułowy wykładów właśnie kręgosłup drzewo życia widziany w różnych perspektywach od anatomiczno-fizjologicznej po energetyczną. I
przede wszystkim wymaga bardzo dużej opieki energetycznej. Jest siedzibą, dla wielu Państwa znane słowo, kundalini. Siedzibą energii, która jeżeli zostanie zablokowana na odpowiednim, że tak powiem, segmencie kręgosłupa, czyli na przykład na L3, spowoduje bardzo duże urazy dla kolan, bardzo duże urazy dla ośrodków naszej seksualności, czyli zablokuje nam poziom czakry zwanej swatisztaną, czyli niemoc, niechęć, wręcz nawet tak jak mężczyźni, uraz do kobiet, poczucie skrzywdzenia przez kobiety, bardzo głęboko zakorzenione. Wielu mężczyzn się do tego nawet nie przyzna, tak, że tak powiem, oficjalnie, że czują się na przykład skrzywdzeni przez kobiety, od babci, rodzicielki, matki, po kobietę, z którą spędza człowiek na przykład całe życie. Jest i czuje się skrzywdzony. To jest bardzo częsty objaw dyskopatii u mężczyzn, bardzo częsty objaw przede wszystkim na poziomie psychoenergetycznym, dolegliwości, które są, tak jak widzicie Państwo, związane bardzo szczególnie właśnie z tym obszarem, z tym odcinkiem kręgosłupa. Bardzo wielu mężczyzn narzeka. Ja mówię tutaj taki wręcz apel w tej chwili do kobiet, że drogie panie, postarajcie się spojrzeć też przez pryzmat samych siebie. Jaka jest wasza relacja z waszym partnerem, jeżeli on cierpi na takie dolegliwości? L5, S1, przejście odcinka lędźwiowego i przejście krzyżowe, to też bardzo częsta dyskopatia u mężczyzn. Mówię bardzo szczególnie, to dotyczy mężczyzn, nie kobiet. To jest problem również z prostatą. To jest zapalenie prostaty. To może się skończyć również nowotworem. To również jest problem natury nie tylko seksualnej, ale to jest natury przede wszystkim wartości bytu. Czyli mężczyzna może się czuć w tym momencie jakby, że i na jego barkach, na jego, dosłownie na jego lędźwiach spoczywa byt rodziny. Spoczywa tak naprawdę wszystko, co jest związane z egzystencją rodziny. I może zaistnieć, i często tak właśnie główną przyczyną problemów w odcinku L5, S1 jest niemożność udźwignięcia przez tego mężczyznę na tych właśnie nie barkach, tylko na tych biodrach udźwignięcia ciężaru zaspokojenia potrzeb rodziny. I oczywiście do tego dokłada się, to nie musi być, kochani, dźwiganie 100 kg czy nie wiadomo jakiego ciężaru, żeby uszkodzić kręgosłup. Ja mówię tak zwanym systemem piórka, czyli spadnie pióro, długopis i człowiek skręci się, dokona odpowiedniego ruchu, spochyli się po ten długopis i dysk jest uszkodzony. Wcale nie potrzeba żadnego wysiłku. Dlaczego? Dlatego, że mięśnie strukturalne, mięśnie okrywy zewnętrzne i mięśnie głębokie przykręgosłupowe są cały czas w gotowości napięcia, czyli w potrzebie działania, a tego działania na przykład wykonać nie można. Można tak powiedzieć, że ktoś, kto jest przygotowany na wojnę, na bitwę, w pełni uzbrojony, nagle się okazuje, że ciało już jest w takim stresie, że dosłownie pochylenie się uszkadza kręgosłup. Gdzie gdyby na przykład była możliwość pokonać jakiegoś wroga za przeproszeniem, to oczywiście to zaspokojenie energetyczne by się, że tak powiem, spełniło. Natomiast w sytuacji, kiedy nie ma takiego wroga zewnętrznego, jest tylko ten wróg wewnętrzny, czyli poczucie niespełnienia, poczucie skrzywdzenia, czy poczucie jakiegokolwiek stanu. Oczywiście tak mówię też, to dotyczy kobiet, bo problemy z miednicą, czyli z obszarem miednicy mniejszej, czyli mięśniaki, czyli wszelkiego rodzaju choroby, tak zwane kobiece. To też jest oczywiście, te same problemy dotyczą w odcinkach lędźwiowych. Dałem przykład mężczyzn, dlatego że tak w populacji procentowo licząc źródeł, jak to nazywam, internetowych, które są najszybsze w ogóle w postrzeganiu pewnych statystyk, to oczywiście mężczyźni wiodą w tym prym. Dlatego, że mężczyźni są obarczeni, jak to dawniej bywało od zarania dziejów, myśliwy musi być tym, który zaspokaja potrzeby rodziny bądź całej populacji. W związku z tym oczywiście stara się to wykonać, to jest oczywiście w podświadomości. No i tutaj podstawą jest praca z energetyką, bo problem w kręgosłupie to są impulsy elektromagnetyczne. Kręgosłup to jest wiązka splotu nerwowego, dosłownie jakbyśmy zobaczyli przewody ze sobą pozwijane. W oczywisty sposób
są impulsy elektryczne, które są wysyłane do określonych gruczołów wydzielenia wewnętrznego, do określonych splotów, które posiadają pary nerwów i do, jakby obszarem zwrotnym nie zawsze te impulsy ze sobą są w synchronizacji. I oczywiście występuje napięcie spastyczne, napięcie mięśniowe, napięcie mięśni strukturalnych i oczywiście doprowadza do wszelkiego rodzaju zwyrodni, urazów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj energetyka jest najważniejsza. Ale też miejcie świadomość, że, moi drodzy, że trzeba często pracować z kręgosłupem i w ogóle z mięśniami strukturalnymi, z całymi segmentami. Trzeba pracować manualnie. I ja wam, drodzy państwo, to jestem w stanie zapewnić, więc powinniście się ze mną kontaktować indywidualnie. Wtedy osiągniecie ten sukces, jakim jest całkowite uzdrowienie. Bo to jest jedyna droga często, żeby zsynchronizować. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, bo jestem przecież wykładowcą terapii naturalnych od bardzo, tak samo wielu lat, ponad 15 lat, więc w stałym cyklu nauczania, więc moi drodzy, też mam świadomość tego, że no, dużo, wielu terapeutów na przykład, chociażby standardowej medycyny zdrowia, nie łączy oczywiście czegoś takiego jak znajomość wiedzy ezoterycznej, energetycznej z znajomością fizjologii, anatomii, bo przecież kształcę takie osoby w uczący różnych technik zabiegowych, bądź też po prostu masażu klasycznego. No więc oczywiście, że zdaję sobie z tego sprawę, że nie spotkacie państwo osób, które na co dzień, że tak powiem, które zajmują się holistycznie medycyną i zajmują się holistycznie energetyką, gdzie zdają sobie sprawę z tego, że nie ma życia bez magnetyzmu, nie ma życia, bo organizm obumierający to jest organizm obumierający od czego? Od drzewa od czego obumiera? Przede wszystkim umiera pień, czyli umiera dosłownie nie listki, nie gałęzie, tylko pień. Jeżeli obumiera pień, to oznacza jasne, że już jest, że tak powiem, koniec cyklu. Tak samo jest z człowiekiem. Jeżeli się dzieją właśnie tam problemy, to znaczy, że wszystkie narządy chorują. I państwo znacie oczywiście moje mapy kręgosłupa, znacie moje na ten temat poglądy. Zresztą ze wszystkim możecie się zapoznać w internecie właśnie z cyklem Kręgosłup Drzewo Życia. Zobaczycie to oczywiście wpisując Zbyszko Patyk, znajdziecie filmy, bardzo dużo właśnie mówiące o tym właśnie problemie, który w tej chwili rozwinąłem troszeczkę. Także moi drodzy, czekając na wasze telefony i SMS-y, pozwoliłem sobie właśnie wprowadzić taki temat dla przebudzenia, ponieważ w tej chwili jest ten czas bardzo trudny. Wiosną, jesienią są takie, bym powiedział, cykliczne dolegliwości. Oczywiście problemy z korzonkami, problemy z rwą kurczową i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy w przenośni, że tak powiem, przyzwyczajeni do tego, no bo choroby kręgosłupa w tej chwili jest w 90% są chorobami wiodącymi wśród jednostek chorobowych, tak? No więc należy na to, moi drodzy państwo, zwracać uwagę. Ja, jak wspomniałem, będąc terapeutą od tych problemów, jest jasno mogę się wyrazić, że moje doświadczenie wieloletnie, zawodowe pozwala mi przede wszystkim śmiało o tym temacie mówić i śmiało go poruszać. Zresztą będąc ekspertem wielu różnych programów, będąc zapraszany do bardzo wielu, że tak powiem, kolumn tematycznych, bardzo często podejmuję ten temat na forum i że tak powiem, w obszarze publicznym. W związku z tym, drodzy państwo, macie świadomość tego, że temat jest mi bardzo bliski. Ale tutaj sugeruję właśnie, że odbiorę połączenie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Witam. Dzwonię, już nie mogę się dzwonić. Wiem kto, po tym uśmiechu poznaję. Witam panią pięknie. Dzwonię, bo tak, chciałam się odezwać w ogóle po tym, jak po tym już badaniu będzie, tego 1 lipca, co było. Tak. Faktycznie, tak jak pan mówił, było faktycznie tak ostro i tak krytycznie było troszeczkę, faktycznie mnie pan przestrzegał. No nie wiem, jakie tam też odczucia w ogóle. Pani to ma ze mną dobrze, pani Moniko, naprawdę. Wszystko pani powiem wcześniej, jest się pani w stanie przygotować, no i dlatego się pani uśmiecha. No mam nadzieję, że to w dobrym kierunku pójdzie, że tak jak myślę. No, jeszcze wątpi. Mam taką nadzieję, że będzie to dobrze. Wszystko pójdzie, tak jak mówię, wszystko pójdzie bardzo dobrze. Jest pani niesamowicie mocno chroniona.
Więc tutaj nie ma problemu z tym tematem, żeby się to wszystko ładnie układało. I co, na co mam zwrócić uwagę, bo tu oczywiście nic tak, nie odczytam, ja tu... nic tutaj nie mam, nic nie widzę. Właśnie, bo ja tak nic nie widzę, ale na co zwrócić uwagę. Tak, bo tak, ta pierwsza pani, którą współpracowałam z nią, kończę w tej chwili z nią. I jeszcze tylko tak, byłam u niej dzisiaj po prostu i trochę mnie to zmartwiło, że pismo, które po prostu było miesiąc temu, ona mi dopiero dzisiaj to pokazała. Gdybym tam nawet nie poszła, to pewnie bym świadomo nie miała, to było przed tym badaniem. I nie wiem po prostu, czy to jakoś źle wpłynęło po prostu na to przed tym badaniem, bo ja o tym nie wiedziałam. Czy może mieć to związek jakiejś w przyszłości trochę szutować, czy nie? Nie. Ty ma pani tylko dowód rzeczowy na to, że to nie była właściwa osoba. Dokładnie, ta pani druga, to jestem już tam w trakcie z nią jakby jakichś poczynań. Czy wszystko dobrze idzie? Ta trzecia pani to jest pani, która po prostu ten drugi proces jakby będzie po prostu prowadzić, o którym rozmawialiśmy tam wcześniej. Ja zrobiłam, tak jak mówię, o to odwołanie i tam to poszło po prostu. Jestem zaskoczona, pani też była zaskoczona, że to tak szybko poszło, że w przeciągu 2 tygodni jest odzew od tego. Także nie wiem, no jakby to wznowili. No cóż, no staram się. Mam nadzieję, że to będzie. Wie pani, no to już jest, znany jestem z tego, że te rzeczy, które by się wydawało ludziom, że już wszystko leży na łopatkach, to się nagle okazuje, że jest zupełnie inny obrót sprawy. Pani nawet jest sama zaskoczona, mówi, no jak to mi się ciągu 2 tygodni niemożliwe po prostu. A ta z kolei, ta trzecia pani, to jest pani, która jest wychowawczynią i dla niej, z nią tutaj jakby też jestem troszeczkę tak na dystans, po prostu jakby troszeczkę do końca jakby trochę jakby nam trochę jakby podzielą takie zaufanie. Mówi po pani o tej pani, którą z datą tutaj jest, tak, czy nie? Tak, dokładnie tak, o nią mi chodzi, tak. Dobrze, to jest tak... Ostatnio miałam nawet z nią rozmowę, także rozmawiałam z nią i to mówię. Zaraz takie... sprawdzę, ona tutaj za bardzo przychylna chyba nie jest. No właśnie, taka jest troszeczkę nie za bardzo, mieszane mam względy mnie i odczucia po prostu też niedobrze. Jak widzę już po prostu te numery datowe to... 1303? Proszę? 1303? Nie, 13. A skąd? Dlaczego tak? Przepraszam, 12. Przepraszam, 12. No 13-12, tak, przepraszam. 13-12. Dobrze. To już mamy to. Ja się musiałam po prostu pomylić. No niezbyt dobra wibracja. Nawet no, w kluczu daje 7, więc mało przychylności i dosyć surowe osądy i nie zawsze prawdziwe. No właśnie, no właśnie, to jak tak jak odczuwam to. Troszeczkę że tutaj tak pooczyszczam, żeby tutaj był z nią w miarę, no, że tak powiem, zrównoważony. Bo problemów jakoś w przyszłości. Dobrze, ona jest bardzo też zdecydowana taką osobą, dosyć mocno, nawet ta wibracja imienia to jest taka dosyć mocna. Dobrze. Aha, z imienia. Nawet, tak. Jedynka, więc jest taka trochę, powiedziałbym, stara się być obiektywna jak to słońce, ale ten obiektywizm to jest przez 7 w ogóle nie wychodzi, więc bywa stronnicza. No, ale to nic to, jak ma mistrz Wołodyjowski, nic to, więc tutaj będziemy sobie radzić. Pani Moniko, na co zwrócić dzisiaj uwagę? Jeszcze, żeby nam połączenie, dobrze, żeby nam to połączenie, bo te panie ogólnie, co sobie wybrałam, tą drugą tą drugą panią i tą trzecią, to one ogólnie, no tak dobrze rokujące są, nawet tą trzecią, bo że tak nawet do tych spraw, żeby tak, każda jest do czegoś innego po prostu przeznaczona. Czyli jakby dobrze są jakby to rokujące jakby pani na przyszłość dalszą. Tak. Na chwilę obecną to tutaj mamy ten temat w miarę energetycznie zrównoważony. A jeszcze tak wróćmy do tego mojego eksmałżonka. Czy po prostu on jakoś teraz jakoś to będzie się po prostu jakoś jakby zaostrzy teraz z nim?
nie. wszystko, to to... Nie, 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 na razie przyklapnie, że tak powiem, językiem literackim. Trochę przysiądzie z emocjami, bo się troszkę będzie się zacznie obserwować. A pani powinna wykorzystać ten moment na to, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy, żeby tutaj jak najwięcej, że tak powiem, papierologii zrobić. Aha, bo jeszcze tak mówię, takie właśnie moje pytanie, czy mam jakąś właśnie ostrożność w stosunku tego do dziecka po prostu zachować, bo tak mówię, troszeczkę się obawiałam, że mówię, żeby jakiejś obawy nie było względem niego, żeby to jakoś później ostrożność. Wakacje dajmy sobie taki tutaj w miarę luz, ale pani powinna sobie, jak powiedziałem, pouskuteczniać troszeczkę sprawy takie właśnie związane ze zbieraniem dokumentów i wszystkich innych takich rzeczy. I tak sierpień będzie przerwa, więc tutaj się nic nie będzie działo. A wrzesień powinien się zacząć tutaj, wrzesień, październik powinien się zacząć już dziać. Więc teraz się powinna pani uzbroić, że tak powiem, tutaj w argumenty i w tym się tutaj osadzić. No tak, tak, najważniejsze to badanie było dla mnie. Czekam też jaka będzie decyzja, właśnie to jest dla mnie najważniejsze. Mamy to jakby za sobą i to jest najważniejsze, tak? Żeby ten, powiedzmy, proces już się jakby rozpoczął taki, jak już zgodnie z potrzebą, żeby ten... Jeszcze panie Zbyszko, proszę na ceremonię ognia zapisać mnie i syna. I jeszcze tak chciałam, żeby pan trochę na niego też podziałał, bo on ostatnio taki nerwowy mi się bardziej stał, taki był troszeczkę bardziej pobudzony, żeby go troszeczkę może wyciszyć, trochę to tak pooczyszczać, bo trochę też pewnie to badanie też pewnie jakoś dało odzwierciedlenie troszeczkę. No, rozmawialiśmy na ten temat. No dla niego za dużo tego wszystkiego. I to niestety dziecko, no to mówiłem, ochrona dziecka jest najważniejsza. No, dziecko ponosi w tym momencie zawsze najwięcej konsekwencji. Tam, gdzie rodzice się biorą za, że tak powiem, głowy, to dziecko zawsze najwięcej na tym wszystkim cierpi. No niestety, tego się nie uniknie. Dobrze, no to zakładam całkowitą ochronę, błogosławieństwo ochrony i uwolnienia wszelkich kłopotów i problemów. No i myślę, że jak będzie potrzeba, to w najbliższym czasie. No tutaj to już wszystko pani potwierdziłem, to sama pani też potwierdziła. No więc na chwilę obecną możemy już to, pozdrawiam serdecznie, zakończyć i do następnego spotkania. I przechodzę, kochani, do SMS-ów pomoc, bo już spływają od was duża ilość do mnie, dopływają szybciutko. I anonimowo pani tutaj do mnie pisze, proszę o analizę zakłóceń zdrowotnych i wsparcie zdrowia. Dobrze. Analizę, wsparcie. Dobrze, dobrze. U pani przede wszystkim bardzo jest aktywny układ wegetatywny, droga pani. I pani Asia, bo datę oczywiście zachowuję dla siebie, ale żeby wiadomo było, o kim w tej chwili mówię. Bo często, moi drodzy państwo, jeszcze czasami nawet i imiona się, że tak to określę, pokrywają. No daty oczywiście nie, ale trzeba mieć tego świadomość, kto będzie odbierał ten mój przekaz. Bardzo wyraźnie mi się tutaj pojawia układ wegetatywny. Bardzo jest nadwyrężona, że tak powiem, sfera układu nerwowego. Już to oczyszczam, już panią wspieram. Synchronizuję. Region też twarz od czaszki wyraźnie się pojawia, czyli okolice Zatoki Jarzmowej. Troszkę uszy również. Mogą być, ale wcale nie muszą. Jakieś problemy krążeniowe. Ale to jest oczywiście, no prosi pani o taką analizę. Ja mogę to zrobić tutaj tak jakby pobieżnie z poczucia. Nie mówię dlatego pobieżnie, bo to nie jest złe słowo, ale z tego powodu, drodzy państwo, jeżeli dzwonicie do mnie, to ja mam bezpośredni od was odbiór, czyli jesteśmy totalnie wtedy połączeni w tym synchronie. Natomiast SMS, który jest wysłany kilkadziesiąt minut, godzinę, czy wcześniej, czy później, ta osoba już się zajmuje zupełnie czymś innym, lub też no, bywa, że ja tutaj liczę na panią, że jest pani w tej chwili obecna.
To, co tutaj na co zwróciłem uwagę, jak będzie okoliczność i możliwość, proszę do mnie dzwonić, będziemy bardziej się tym szczegółowo zajmować, tak? Przekaz, inwokacja, moi drodzy Państwo, to jest ta łączność między nami. Tak jak wspomniałem, fala elektromagnetyczna o określonej długości, gęstości i częstotliwości dociera do każdego żywego organizmu. Synchronizacja Twojej i mojej fali elektromagnetycznej powoduje bardzo głęboką więź energetyczną, drodzy Państwo. Także to nie jest tak, że za przeproszeniem zjedzenie cukierka i wyrzucenie papierka. Sfera energetyki to jest sfera stałej łączności. I to jest bardzo pozytywne, dlatego że w tym momencie wspieram Was zawsze, w każdej chwili i to jest dobra informacja. Dlatego, że możecie jakby z tej zawsze możliwości korzystać. Oczywiście wtedy, kiedy jest to wewnętrzne przyzwolenie, bo ja oczywiście też funkcjonuję na bardzo wielu dziesiątek, setek osób w tym samym momencie, więc drodzy Państwo, trzeba mieć świadomość tego, że nie jest to tak, jak wspomniałem, że jakby Wasze życzenie natychmiastowo będzie się dla Was spełniać, więc musicie się po prostu ze mną kontaktować i świadomie dokonywać wyborów. I zakładam na Panią ochronę, uzdrowienie. Boże Wszechmocny, Boże, żywszym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów, a się uzdrowi ciało, uzdrowi serce, uzdrowi duszę. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. I przechodzę do następnego SMS-a pomoc. A później dodam, co chciałem jeszcze tutaj dodać. Tymczasem zajmę się następną osobą. Irena, urodzona 1 kwietnia 1954 roku, powracam, mam zadyszkę idąc po schodach. No, jak wszyscy. Jak wieje wiatr, to mam kłopot w oddychaniu. Torbiele na tarczycy, dziękuję, pozdrawiam. No i tutaj Pani już sama odpowiedziała, co jest przyczyną tego problemu. Jeżeli są torbiele na tarczycy, jasno i klarownie wydolność tarczycy układu oddechowego jest zmniejszona. Tutaj u Pani się zupełnie jeszcze inna rzecz, która się mnie objawia jako konsultantowi Ajurwedy. Pojawia się przede wszystkim, droga Pani, zaburzenie energii Vata, czyli energii, która jest odpowiedzialna za tak zwany wiatr wewnętrzny, waju wewnętrzne. Tych waju jest kilka, czyli tych wiatrów wewnętrznych jest kilka. U Pani się pojawia dla mnie przede wszystkim obszar dolnego płata płuc i dolnej części mostka. I już Panią tutaj oczyszczam i wspieram. Dlatego podczas wchodzenia na schody, po schodach jest zadyszka, dlatego że mięśnie wdechowo i wdechowo-wydechowe to są mięśnie tunelowe, międzyżebrowe, które podczas wznoszenia nóg są uciskane i nie pozwalają na to, żeby właśnie takim systemem, jakbyście Państwo sobie wyobrazili, kto nie, że tak powiem, studiował anatomii, wyobraził sobie harmonię, taką akordeon. To mięśnie wdechowo-wydechowe podobnie właśnie funkcjonują przy ściąganiu, rozciąganiu, ale tam jest o wiele jeszcze bardziej, wiadomo, struktura złożona, że jeszcze przepona uciska dodatkowo właśnie na główna przepona, dodatkowo uciska na podstawę mostka i ta wydolność krążeniowo-oddechowa na koniuszek serca zmniejsza się, więc wtedy człowiek zaczyna bardzo intensywnie oddychać szczytowo i automatycznie jakby pobudza drzewo skrzelowe i pobudza krtań, oddychając ustami i nadmiernie w tym momencie organizm musi wysycać dużo ilości dwutlenku, musi dużo wysycać, dużo krwi, tlenu do krwi i zachodzi brak harmonii, brak równowagi. No więc automatycznie powstaje coś takiego jak zaburzenie energii wiatru, tak już skracając ten temat, gdzie ten przeszkadza dosłownie wszystko. Przeciąg, ktoś przechodzi, może przechodzić z tyłu i jest poczucie, że zrobił za dużo wiatru. Ktoś otworzy okno, jest otwarte okno. Wrażliwość, nadwrażliwość właśnie na wszelkiego rodzaju przeciągi, wiatry, zaburzają wiatry wewnętrzne. Ja już u Pani tutaj to reguluję.
I tutaj oczywiście dla Pani też jest zadanie domowe, żeby popijać gorącą przygotowaną wodę, czyli uregulować. Drodzy Państwo, okazuje się, że ta gorąca przygotowana woda jest dobra na wszystko. To jest staroajurwedyjska metoda, gdzie pochodzi z najstarszej medycyny świata, jaką jest właśnie Ajurweda. I już tutaj oczyściłem, zakładam ochronę. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patek, z kim mam przyjemność? Panie Zbyszko, ja mam taką prośbę, najpierw w sprawie małżonki, tak? Bo kołacie i bardzo się... Teraz to się dzieje w trakcie, kiedy rozmawiamy? W trakcie, tak. Teraz jak rozmawiamy. Dnia to dzisiaj od godziny 4 po południu. I tak się już męczę i różne tabletki daję jej, ale jeszcze jej przerywa. Może by pan mógł to tam... Postaram się pomóc, ale sprawdzę przede wszystkim, czy się coś nie dzieje takiego bardziej niebezpiecznego. Czy państwo się... Wie pan, to jeszcze jedna taka sprawa, że żona jak ma takie te migotanie, no. To jest taki moment po tym, jakby to miało może tak ustąpić, to on nam dleje i nie wie, bo to jest taki moment, że tak się zrobi, choćby martwa i upadnie na... Gdzie, byle gdzie. Teraz rąbła głową i musieliśmy jeździć na chirurgię i tam badali. Dzisiaj się państwo nie kontaktowaliście z lekarzem? Czy kontaktowaliście się z lekarzem? Nie. Dzisiaj nie. No i moje imię też Nowak, Józef i... Tak, co u pana? Bo tutaj to ja widzę, że jest właśnie rzeczywiście migotanie przedsionków i niedociśnienie ortostatyczne. Skoro się dzieje coś takiego, czy wtedy żona ma puls bardzo szybki, a ciśnienie spada? Nie, rośnie. Ciśnienie rośnie czy spada? Rośnie, ale wtedy, kiedy właśnie zdarza się to omdlenie, czyli tak jak pan mówi, że nagle coś się z nią dzieje, tak, czyli mdleje. No, ale to mierzone było wtedy ciśnienie? Nie było mierzone, bo to później za jakiś czas mierzyłem, ale urosło do 160 na 80. Aha, czyli dobrze, to już mamy zupełnie inny obraz tego. Bo może być tak, poty się również też pojawiają wtedy? Nie. Nie ma żadnych potów, bardziej takich zimnego potu, nie oblewają pot, nic. Zimne takie ręce ma i tak się trzęsie, tak zimna trochę. No właśnie. Właśnie, w trakcie, no to ja bym wiedział, co robić, natomiast w tej chwili, to cóż, nie będę pana rozpytywał. Zróbmy w tym momencie przekaz dla żony, tak? No, proszę. No, dokładnie. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Elżbietę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Elżbietę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Dobrze. Czy żona jest tam blisko około pana? No, siedzi we mnie na to trzeba. Dobrze, to niech żona położy rękę w tej chwili na mostku, podnosi generalnie tak tutaj pod piersiami na splocie słonecznym. No. Dobrze. I teraz proszę, żeby oddychała wdech ustami, wydech nosem. Wdech bardzo delikatnie, nie robić tego gwałtownie, tylko bardzo delikatnie. Dobrze, jeszcze.
Dobrze. I teraz, jeśli jest możliwe, to proszę złapać żonę za rękę, za lewą rękę. Tak? No. Dobrze. Wdychamy teraz nosem, wydychamy nosem. Wdech nosem, wydech nosem. Przechodzimy w energię ziemi. Wdech nosem, wydech nosem. Koniecznie trzymać za lewą rękę. Dobrze. I teraz rękę, obojętnie którą, proszę podłożyć żonie na potylicę, na szyję, na kark. Na szyję, na kark. Od spodu, tak. I zacząć wdychać ustami, wydychać ustami. Żona również. Żona również. Wdech ustami, wydech ustami. Ale ręka koniecznie na potylicy. No. Dobrze. Zakładam błogosławieństwo ochrony, oczyszczenia, uzdrowienia i się tak stanie zgodnie z moją wolą. A jakby tam... Teraz dla pana. Tak. No ale najpierw może mi pan powiedział, jak ta małżonka z procentami zdrowotnymi jest. Już sprawdzam. Sprawdzam. No teraz po przekazie to już będzie oczywiście skok duży, jest 80%. Więc to jest zawsze po przekazie taka reakcja. Natomiast chcę powiedzieć, że gdyby tutaj długo się to tak utrzymywało, bo to już rozumiem, że dzisiaj cały dzień się tak dzieje, tak? I to ciśnienie jest wysokie. I teraz na noc się nic nie zmniejszyło. Ale teraz już zmniejszyło się dużo, bo dałem tabletki, zmniejszyło się dużo. Już jest 120 na 60. Oj, to znowu dolne poleciało strasznie w dół. No. 120 na 60. Ale ona ma takie, panie kochane, ona ma takie ciśnienie, że ona ma 160 na 40. Aha, czyli rozkurczowe jest totalnie słabe, czyli lewokomorowe jest słabe. No. Jest zwiód czoła, lewa komora. No właśnie. Jest workowatość. No, no dobrze. Dobrze. Zakładam całkowitą ochronę, uzdrowienie i pozdrawiam serdecznie. Widzę, mamy koniec połączenia, nie słyszymy się. Proszę się kontaktować w najbliższym czasie i oczywiście jakoś stawiać relacje, jaka jest poprawa. Nie zaniedbać tutaj oczywiście wizyty u lekarza, bo to są bardzo, bardzo rozbieżne wartości i nie wolno tego zaniedbywać oczywiście. Dla pana Józefa zakładam całkowitą ochronę, uzdrowienie i pomoc. I zapraszam, kochani, na przerwę reklamową. I drodzy państwo, zostało nam kilkadziesiąt minut programu dosłownie, więc bądźcie aktywni, piszcie, dzwońcie do mnie, bo to jest rzeczywiście bardzo krótki czas, a ta energia nośna właśnie tę przed północą jest taką energią, jak państwo wiecie i zawsze wam o tym przypominam, żebyście o tym wiedzieli. Jest to, nie warto tego czasu marnować na przykład na jakiekolwiek inne czynności, tak wprost powiem, bo jest to czas, w którym rzeczywiście możemy wykorzystać tę energię dla własnego zdrowia i dla własnego pożytku, bądź też oczywiście planów, które macie, drodzy państwo, jakieś przed sobą, warto je, że tak powiem, przed sobą i przede mną obnażyć, tak żebym wam mógł pomóc. Jak wiecie, państwo zajmuje się od wielu dziedzin, od, że tak powiem, starożytnej medycyny po współczesną psychologię i wszelkiego rodzaju właśnie alternatywne metody, żeby tutaj jakby odnaleźć wspólną rzeczywistość, jaką jest właśnie ludzkie zdrowie i potrzeby wynikające z tego, żeby żyć dosłownie, tak jak zawsze mówię, szczęśliwie i dobrze. Zatem też oczywiście już jest SMS o treści pomoc, anonimowy, panie Zbyszku, czy dojdzie do rozwodu syna?
i synowej. I synowa złożyła pozew. Trzyma, no tutaj takie już pytanie dla mnie trudne, czy ma romans, ma koleżankę, która ma zły wpływ. Rozumiem, że cały czas tutaj dotyczy to syna. Dalsza część pytania. Powiem pani szczerze, że to, co ja widzę tutaj, synowa złożyła pozew, ale nie jest, bym powiedział, zadowolona z tego związku, ale ja bym tutaj nie postrzegał tego przez taki pryzmat właśnie, czy romansu, czy zdrady, czy jakikolwiek inny, powiedzmy, aspekt. Tutaj nie mam daty koleżanki, ale koleżankę widzę już jako osobę, która troszeczkę tak lubi podszeptywać właśnie synowej. Syn ma tutaj, powiedziałbym, w dacie, no lubi, tak mówiąc delikatnie, lubi towarzystwo kobiet, ale on aż tak daleko się nie posuwa. Przejdę do połączenia. Witam powtórnie, panie Józefie. No, nie robi mi pan, panie Zbyszko, nic. Ja proszę, żebym pan sprawdził, ile ja tam mam procent. Mhm. No, i też mam z sercem i z kolanami. Z tego, co widzę, to w tej chwili około 50%, 50, 45, 50%. Czyli organizm podtrzymuje dosyć, tak tylko bym powiedział, energetykę na poziomie narządowej. Z sercem powiada pan, że są problemy. U pana jakie są właśnie, jakie jest ciśnienie? Jakie są w tej chwili? Mierzył pan dzisiaj? Już do 140. 60-70. To tak jest podwyższony, w miarę ustabilizowany. Puls też jest przyspieszony, czy 60, jakieś 2, 62, 4. Czyli generalnie cały czas tutaj jest taki obszar wieńcowy. Dobrze. I problem z kolanami, tak? Tak. No to i problem z kręgosłupem na pewno lędźwiowym. L3 jest odpowiedzialny za... Są bóle kręgosłupa? Są. Są. No jakby nie było. Jakby mogło nie być, tak, dokładnie. Dobrze, to już robię dla pana przekaz. Proszę za mną powtórzyć, jeśli jest to możliwe, modlitwę uzdrowienia. Położyć rękę na klatce piersiowej, na mostku. Tak? Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów mi oczy. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Wdychamy ustami, wydychamy ustami. Krótki wdech, dłuższy wydech. A ja robię przekaz. W tej chwili proszę się też nastawić na odbiór ode mnie przekazu. Dobrze. Zsunąć rękę na splot słoneczny, położyć tutaj na żebrach. Wdech ustami, wydech nosem.
Wdech ustami, wydech nosem. Rękę na pępku, wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. Rękę niżej na pęcherzu moczowym, wdech nosem i bardziej rękę potem skierować w stronę nogi, na kolano położyć. Wdech nosem, wydech nosem. Dobrze. I nastawić się na odbiór ode mnie. Ale tak, proszę jeszcze ta ceremonia ogna. Tak. I sprawdził mi jeszcze pan łaski swoje, tak. Ile tam wyskoczyło. Tak. Już wpisałem ceremonię ognia. Bardzo dobrze nam to poszło. Bardzo, bardzo uczciwie i bardzo dobrze wspólnie zrobiliśmy ten przekaz. Jest 80 ponad procent. Bardzo dobrze, to się długo utrzyma. To dziękuję. No. Zapraszam do najbliższego programu. Do mnie, ponowić. Czy nas pan? Proszę? Tak jak a wyleczy nas pan, tak jak innych, co będziemy się cieszyć. Bo my pierwszy raz dopiero widzimy, jak dobrze są ludzie normalnie wyleczone. No, cieszę się, że Państwo oglądacie i oczywiście zapraszam do następnego programu, żebym Państwa mógł jeszcze wspierać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. I wracam do SMS-a rozpoczętego. Odpowiem w ten sposób, ponieważ tutaj treść następująca. Czy dojdzie do rozwodu syna? Syna podam, bo tutaj Waldemara chodzi, ale... Panią zostawimy tutaj w spokoju. Złożyła pozew. Ja powiem tak, z tego co ja tutaj widzę, to od syna w tej chwili bardzo dużo zależy, bo pozew może synowa w każdej chwili cofnąć. Nie powinna absolutnie słuchać koleżanki, bo ona ma rzeczywiście na nią zły wpływ, to już powiedziałem wcześniej. Zdecydowanie w nim leży cała mądrość, bo on ma w kluczu trójkę. Nie powinien się, to co ja tutaj widzę, to przede wszystkim to, że on też jest, powiedziałbym, uparty, no, nazwę po prostu to po imieniu, jest uparty. Powinien, że tak to określę, cały ten związek w tej chwili jest w jego rękach. On powinien ewidentnie zwrócić się do niej że tak powiem, zrozumienie, wybaczenie. Ja oczyszczę ten związek i tutaj użyję dosyć dużej mocy, żeby ta relacja się między nimi poprawiła. Dlatego, że nie warto tego małżeństwa rozbijać i nie ma sensu tutaj, żeby słuchać podszeptów.
Synowa jest dosyć wybuchowa, bym powiedział, tak? Chodzi jak, że tak powiem, dynamit z zapalnikiem. Tu ma szóstkę i jeden siódemkę, no. Ma intuicję. No i niestety on, chłopak, musi chodzić, że tak powiem, no, jak mówiąc literacko, jak po polu minowym. On jest zmęczony dosłownie też. I tak naprawdę to on już ma trochę też dość, bo ona jest dosyć zazdrosna, często mu robi uwagi i to widać wyraźnie, natomiast w nim jest bunt. Ja tutaj oczyszczę tę relację, ten związek. Powiem tak, wszystko jest do naprawienia, tylko trzeba tego bardzo chcieć. Ja oczyszczę. Jeżeli miałoby nawet nastąpić jakikolwiek, tak jak mówię często, drodzy Państwo, że będzie jakiś rozpad, to będzie to bez konsekwencji i bez wielkiej zawiści, nienawiści, która bardzo często powstaje podczas takich właśnie okoliczności, jakie są rozwody i wszelkiego rodzaju właśnie separacje tak samo, no bo no niestety ludzie wtedy dostają czegoś dziwnego w sobie, nie potrafią z godnością się rozejść, no ale tutaj uczucia uranione, zranione to są przede wszystkim ego zranione i nie liczy się nikt z drugim, że to tak może przynieść straszne później konsekwencje. Oczywiście emocjonalnie może doprowadzić nawet do strasznych urazów. No. Ja powiem wprost, że nawet ktoś, kto bardzo drugiemu, jeden drugiemu zło rzeczy przy rozpadzie, przy związku. Może się zdarzyć tak, że z niewiadomych, w przenośni nawet niewiadomych, bo są takie nieswoiste przypadki, powstają potężne nawet uszkodzenia kręgosłupa, które jakby nie mają takiej pierwotnej przyczyny. Oczywiście musi być podłoże zwyrodnienia, dyskopatii i tak dalej, ale mogą nastąpić straszne powikłania. Z takiego właśnie prostego powodu jak nienawiść, niechęć, bądź też po prostu, no tutaj ja się obawiam o syna, że on może bardzo mocno przeżyć ten cały, nazwijmy to tak, przyszły być może proces, jeżeli dojdzie do tej sprawy. Ja postaram się tak oczyścić, żeby po prostu do tego nie doszło i żeby została ta sprawa wycofana, bo oni mają bardzo dobry portret dla mnie tutaj związku i relacji ze sobą, więc nie powinni w ogóle iść w tym kierunku. Tak jak mówię, no nie ma nic gorszego jak słuchanie podszeptów i później są, że tak powiem, tragedie ludzkie. Uczuciowo w ogóle nie są wypaleni. Czakra serca pracuje rewelacyjnie. Sfera komunikacji, no widzicie Państwo, co się tu dzieje. No nie ma jej w ogóle. Intuicja totalnie zawiodła. Trzecie oko, czyli Ajna i Vishuddhi są totalnie zablokowane, więc je w tej chwili otwieram. Te czakry dosłownie padły. No są tak wściekli na siebie wzajemnie, że dosłownie to czakry zablokowało. Na poziomie działania jeszcze jest energia dobra. Na poziomie seksu i na poziomie woli jest dobra, czyli bytu. Tutaj jeszcze się komunikują. Tutaj cztery czakry od podstawy do góry. Muladhara, Svadhisthana, Manipura i Anahata są absolutnie dobrze jeszcze wykreowane, jeszcze są bardzo dobre, czyli jest co ratować. Natomiast no, tą komunikację tutaj naprawię, zaraz sprawdzę, czy już to tutaj nam energia nam pracuje. No i już jest fajnie. Dobrze. To się powinno wszystko udać. Gdyby się, droga Pani, tutaj coś działo, jeszcze by Pani, proszę w następnych programach do mnie monitować, przypominać się, będziemy tutaj działać. Popracuję jedną rzecz zaraz. Odcinam podszepty i złe osoby, złe intencje. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Tutaj nie kieruję w żadną stronę, w żadną osobę energii, drodzy Państwo. Kieruję energię oczyszczenia poprzez purbę, czyli coś, co jest bardzo mocnym remedium. To jest panowanie nad trzema czasami. Określona energia, która powoduje to, że
harmonizują się, tak mówiąc pokrótce, bo oczywiście musiałbym wykład Państwu zrobić na ten temat, harmonizują się energie i przede wszystkim osoby, które mają negatywne nastawienie. Nie używam słowa zablokowane, ale żeby jakby tutaj to naświetlić, są w pewnym sensie unieruchomione ze swoimi działaniami. Bywa tak, jak wspomniałem, że właśnie są osoby o dużej sile oddziaływania, o dużej nienawiści, o dużym poczuciu samoskrzywdzenia. Krzywdzą niebywale inne osoby. Kompletnie niesprawiedliwie, kompletnie niesłusznie. I wtedy oczywiście inne osoby mogą ponieść bardzo potężne tego konsekwencje, ponieważ energia wtedy osadza się bardzo szczególnie w korzeniach, czyli w kręgosłupie. I zwróćcie Państwo uwagę, ja to tutaj patrzę z doświadczenia ponad 30 lat moich terapeutycznych, bardzo wielu mężczyzn czy kobiety, które mają poczucie, że ich partner były, bardzo jakby w nich przenika, dosłownie próbuje im niszczyć to drzewo życia. No niestety jest to przykre zjawisko, ale jest. No więc temu musimy się totalnie przeciwstawiać. Bywa, że niestety czasami w bardzo głębokim żalu, na przykład skrzywdzenia, niestety dzieje się tak, że tak jak mężczyzna ma poczucie, że kobiety go w życiu skrzywdziły, chociażby od babci, która nigdy nie wzięła na kolana, czy matka, która była dosyć oziębła dla dziecka, no była kochająca, ale nie wyrażała tych uczuć w taki sposób, jak na przykład dziecko tego oczekuje. Czy żona, czy partnerka, ktokolwiek, tak, też nie jakby nie daje tego poczucia totalnego bezpieczeństwa, tak? To niestety mężczyzna będzie miał chory bardzo mocno kręgosłup. Analogicznie jest u kobiet, tak? Moje drogie panie, też podobnie będzie się działo, ponieważ wszyscy mamy te same uczucia, te same gruczoły wydzielania wewnętrznego i wszyscy tak samo potrzebujemy miłości i ciepła. I to się zaczyna już tak naprawdę od początku. Tak jak ja mówię, jestem w stanie określić nawet takie okoliczności, że wypadek jakikolwiek by się nie dział nam, nie dzieje się bez przyczyny. On jest składową określonych wydarzeń emocjonalnych i mięśnie strukturalne, mięśnie głębokie, więzadła, ścięgna nagle stają się jakby upośledzone i człowiek po prostu się przewróci, złamie rękę, uszkodzi kręgosłup. Cokolwiek się dzieje, dzieje się z przyczyn absolutnie psychoemocjonalnych. I wtedy jest to właśnie powiedzenie, jak masz się przewrócić, to lepiej sobie usiąść, ale jak to przewidzieć, tak? Często jest tak, że sami idziemy w pewien określony też proces, bo jest to będzie dla nas bardzo korzystne, kochani. To nie jest tak, że choroba zawsze jest przekleństwem, cierpienie jest przekleństwem. Bardzo często ratuje nas przed bardzo dużo większymi konsekwencjami i osiągamy korzyści z tego. I trzeba świadomie też wybierać, że często choroba jest takim nawróceniem, jak ja nazywam, człowieka, jego ducha, jego świadomości i prowadzi też w określonym celu osiągania korzyści. Większość, 99% osób osiąga korzyści z powodu jakiegoś swojego schorzenia czy cierpienia. Oczywiście wiele osób zaprzeczy, nie, absolutnie, ja tylko cierpię i niczego nie osiągam. Bądźcie Państwo według siebie tak jakby wewnętrznie uczciwi, jakie osiągacie korzyści. Korzyści emocjonalne, korzyści materialne, czy korzyści w postaci właśnie samonawrócenia. Bo zawsze jest taka korzyść. Bóg nie jest tak nielitościwy i nie jest taki bezwzględny, że nas karze za coś. To my siebie samych potrafimy ukarać właśnie przez tego typu zjawiska, o których wcześniej wspomniałem. A właśnie proces samouzdrowienia, proces uzdrawiania duchowego, to jest proces zrozumieć cierpienie i co jest jakby korzyścią tego cierpienia. I to jest takie moje zawsze przesłanie, moi drodzy, dla Was. Kochani, bądźcie aktywni, wysyłajcie SMS-y na ceremonię ognia 73212. Dzwońcie, linia telefoniczna już w tej chwili jest wolna. Możecie się na pewno do mnie dodzwonić i wysyłajcie SMS-y
na które jeszcze Wam z przyjemnością odpowiem. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt dosłownie minut programu nam mamy do dyspozycji, więc skorzystajmy z tego czasu. Jest kilkanaście minut przed północą, drodzy moi. Jest bardzo dobra energia nośna, więc wykorzystajmy tę energię wspólnie dla uzdrowienia, dla oczyszczenia, dla usunięcia wszelkich problemów, szczególnie właśnie problemów związanych ze zdrowiem rodzinnym, ze zdrowiem przyszłości i bądźmy w tym konsekwentni i cierpliwi. Bo tak jak wspomniałem, wszystkie problemy da się rozwiązać, bądź też po prostu korzystać z cierpienia, nie pozwolić cierpieniu panoszyć się w naszym ciele duchowym czy materialnym, ale wykorzystać niejako w przenośni, wykorzystać to cierpienie do tego, żeby ono przyniosło ci korzyść. Korzyść zrozumienia, korzyść empatii, korzyść w postaci właśnie chociażby nawet materialnej. Jeżeli jest taka twoja potrzeba, to nie pozwól chorobie obciążać swojego budżetu, swojej rodziny. Wyzwol się z tej choroby, z tego cierpienia, po prostu z tego skorzystaj. No i mamy wspaniale połączenie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, a moje imię Leokadia. Tak. 31.10.55. Tak. I od razu podam moją mamę. Tak. Stanisława Zofia. Tak. 27 październik, 28 rok. 28. Stanisława, razu, tak? Ja bym poprosiła o zapisanie na ceremonię ognia od razu. Wpisuję, tak. Ceremonia ognia. I chciałabym poprosić o ochronę tam dla mamy, bo ona ma mieć koronografię robioną 30 lipca. Właśnie, to chciałem panią zapytać o datę. 30 lipca 2019. Ja sobie już wszystko tak, tutaj wpisuję. Lipcu. Koronografia. Dobrze. No ona ma tam zwężoną aortę prawdopodobnie. Zdecydowanie. Dobrze, koronografia. Ale tu mówimy o zwężeniu aorty brzusznej? Nie, nie, tu przy sercu. Taka stenoza aortalna, coś tam ma tak zwężone. Tak, tutaj. Miała badanie serca, echo robione tak i badania. Ale też mi się pojawiła aorta brzuszna. Tu są blaszki, tu są blaszki miażdżycowe. I dlatego o to zapytałem. Tak, bo ja od razu mam widzenie, więc stąd, jak pani wie, zapewne od razu poszukuję, jak rozmawiamy. Dlatego zawsze zdecydowanie lepiej jest mi współpracować, jeżeli mam połączenie telefoniczne, bo widzę człowieka. A jak przez SMS, no to zupełnie inaczej muszę to widzieć, tak? No właśnie. No dobrze, to tutaj mamy tak. Dobrze, to nie będę rozpytywał o cholesterole i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Tak, badania miała robione, to ogólnie ma dobre wyniki. Cholesterol też tam w normie był, no ale wiadomo wiek, no to. No właśnie, sędziwy i piękny, no to jest no właśnie, do podziwu. Dobrze. Tak trochę się ona tam teraz obawia, bo była u kardiochirurga, ale no to już wiadomo, że to ona musi podjąć decyzję, no i tak trochę się boi, no ale co tam zrobić teraz już. Znaczy, pan Zbyszko jak to widzi? Ja widzę jeszcze to dobrze, wie pani, tylko że tutaj tak, jeszcze sobie coś sprawdzę, dobrze? Jeśli mogę, to nie widzę niebezpieczeństwa. Powiem tak, to jest 30 lipca. W miarę możliwości proszę się ze mną jakoś skontaktować przed samym zabiegiem, tak, żeby mi tutaj, że tak powiem, wrzucić temat, żebym ja o tym pamiętał i stworzył tutaj ochronę, żeby, bo najważniejszy jest ten czas, żeby w tym czasie być obecnym, bo tak jak mnie indywidualnie klienci proszą, to ja jestem obecny przy, że tak powiem, no oczywiście mentalnie, całkowicie ten czas jest przeze mnie wyodrębniony na czas, powiedzmy, czy porodów, czy operacji. Jestem przy tej osobie dosłownie podporządkowany temu okresowi, temu czasowi, tak? Jeżeli jest taka potrzeba.
Ja tutaj nie widzę jakiegoś niebezpieczeństwa, bo gdybym widział, to bym powiedział. Tymczasem nie widzę czegoś takiego, ale to wie pani, wszystko jest zmienne, tak? No, czasami potrzebna jest ta opieka, dosłownie ja za przeproszeniem powiem, że trzymania za rękę, żebym trzymał osobę w trakcie jakichś badań czy cokolwiek rzeczy. Po prostu to mówię tak szczerze, bo tak po prostu robię i państwo często się do mnie zgłaszają z takimi tematami, tak? Mogę się, że tak powiem, przenośnie pochwalić, że tych porodów trochę odebrałem. No, I oczywiście były to sytuacje niebezpieczne i ja zdążyłem to wszystko przewidzieć i podpowiedzieć pewne rzeczy. Bardzo sobie cenię, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, takie różnego rodzaju też podziękowania od lekarzy, którzy zostali naprowadzeni i była fajna współpraca. Ale to tak mimochodem mówię. Dobrze, pani Leokadio, co to teraz? Skupić się na mamie i na pani, tak? Oczywiście. No idźmy w kierunku inwokacji. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza, każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów moją mamę. Tak. Uzdrowi ciało, uzdrowi serce, uzdrowi duszę. Serce, uzdrowi duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Boże powietrza. Oczyść i uzdrów mojego oddechu. Oczyść i uzdrów moją mamę. Uzdrowi ciało. Uzdrowi serce, uzdrowi duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów moją mamę. Oczyść i uzdrów moją mamę. Tak, uzdrowi ciało. Uzdrów jej ciało, uzdrów serce, uzdrów jej duszę. Dobrze. Proszę rękę położyć właśnie na sercu szczególnie. Wdech ustami, wydech nosem. Dobrze. Rękę przeniesiemy na klatkę piersiową dla wzmocnienia układu oddechowego. Wdech ustami, wydech ustami. Dobrze. Przenosimy dla wzmocnienia nerek na okolice pępka. Wdech nosem, wydech ustami. I niżej, wdech nosem, wydech nosem. Dobrze. Dobrze, odprężyć się i robię całkowity przekaz. Mocą żywiołów zakładam całkowitą ochronę, błogosławieństwo, uzwolnienia, uzdrowienia. Jeśli się tak stanie zgodnie z moją wolą. I zakładam bezpieczną ochronę na czas koronografii w dniu 30 lipca 2019 roku. Dobrze. I teraz dla pani Leokadio, dobrze? No. Dobrze. Dla mnie ostatnio bolało mnie biodro lewe. Biodro lewe. Coś tam się dzieje.
Kręgosłupy, bóle kręgosłupa do tego się dołączają, czy wyłącznie tak, biodra? Miałam robioną tomografię, tam są trochę poobniżane chyba te kręgi, L4, L5. Tak, i jest sklerotyzacja kości krzyżowej. Ja szybciutko sobie zobaczę. No krzyż mnie bolał ostatnio. No właśnie, i to od razu przesunęło się na przejściu krzyżowo-biodrowym. Tylko zobaczę, czy z prawej, czy z lewej strony. Z prawej. Z prawej się przesunęło, obciążyło lewe biodro. I dlatego tutaj kość krzyżowa jest w niedyspozycji L5S1. I sklerotyzacja kości krzyżowej ze zmianą w guziczną tutaj. Dobra, już to oczyszczam. Dobrze, to zaczniemy od przede wszystkim od tego biodra, tak? Proszę położyć rękę na biodrze. Gdyby się udało, to tak może, żeby palce skierować w stronę kości krzyżowej. Dobrze. A tak oprzeć na biodrze. Tak. W miarę możliwości, tak? Dobrze. Boże Wszechmocny, Boże, ożyw cię z tym powietrze, każdego mojego oddechu. Oczyść się, uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny, Boże, ożyw cię z tym powietrze, mojego oddechu. Oczyść się, uzdrów mnie, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem powietrza, każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrów mnie, oczyść moją duszę. Dobrze, proszę teraz zacząć oddychać, wdychać nosem, wydychać nosem, bardzo intensywnie. I tutaj nie będziemy się oszczędzać, nie robimy, robimy taki mocniejszy przekaz. Ten oddech może być mocny. Wdech nosem, wydech nosem. Bez zatrzymywania po wdechu i wydechu. Dobrze. Teraz spokojniejszy oddech. Rękę przesunąć troszeczkę do przodu, właśnie na biodro, tak w okolice pachwiny. I wdech nosem, wydech nosem. Uspokajamy tę energię. Kiedy uderzamy w krzyż, i to jest strefa przeszłości. Okay, plecy to jest przeszłość. Przód to jest przyszłość. I łagodny teraz oddech. Dobrze. Koniec połączenia. Pozdrawiam. Zakładam błogosławieństwo ochrony i uzdrowienia. Dodam tylko dla Pani i dla Państwa w jednym słowie, że energia przeszłości to jest energia pleców. Jeżeli coś dzieje się z naszym kręgosłupem, dzieją się jakieś problemy, to oznacza, że dzieją się problemy z przeszłości. L3, L4, L5, kręgi lędźwiowe to są kręgi, które tak idąc systemem wstępującym od L3 to są problemy z kolanami. Zaburzenie, które można by to określić idąc jeszcze w dół aż do kostek, aż do L5, uszkodzenia oczywiście tutaj odpowiada to określonym nerwom, parom nerwów, ale psychoenergetycznie chodzi tutaj o przeszłościowe doznania związane z naszymi związkami. Związki to nie jest tylko związek partnera, obojga, że tak powiem, związek małżeński, związek partnerski i tak dalej, między mężczyzną i kobietą, ale to jest też związek między i ojcem, matką, związki rodzinne, dziećmi i tak dalej. Tutaj u Pani ewidentnie pojawiła się obawa lewej strony, obawa o mamę. Miednica to miejsce rozradzania. Ból w miednicy i ból pochodzący z kręgosłupa to są zaszłości, to są emocje, które są związane z bytem, z wolą. I tutaj wystąpił strach.
Więc tutaj ten strach będziemy usuwać. Usuwamy go z pani życia. Mówię, wszelkiego rodzaju obniżenia, kompresje kręgów. To są też problemy, które są związane z bytem obecnym. Niedawanie sobie rady. Ja nie mówię tutaj nigdy słowa, że ktoś jest gapą, bo sobie nie daje rady. Mówiłem dzisiaj o mężczyznach, którzy nie dźwigają na przykład ciężaru, jaki na nich jakby spływa w postaci na przykład utrzymania rodziny. To nie mówię w kategoriach, że ktoś nie daje sobie rady, czy jest nieudacznikiem. Broń Boże. Właśnie największe konsekwencje ponoszą ci, którzy sobie dają radę, którzy zabezpieczają na wysokim standardzie byt swojej rodziny, zabezpieczają byt i opiekę właśnie osób starszych, tak jak pani Leokadia tutaj zabezpiecza i słyszycie państwo, w każdym programie ta pani się do mnie zgłasza, bo tutaj jej miłość i troska o matkę jest niezwykła. I dlatego też sama ponosi często konsekwencje takich działań, bo widać wyraźnie, że już troszeczkę nie daje sobie pani rady, więc zwraca się pani do mnie o pomoc i to mnie bardzo zresztą cieszy. Jestem z tego, że tak powiem, ochoczo idę w tym kierunku, bo ja niezwykle cenię seniorów, osoby w późnym wieku. Jak słyszycie państwo, zresztą bardzo, bardzo sobie cenię właśnie to, że państwo się kontaktujecie ze mną, prosicie o pomoc. To jest też, powiedział dla mnie, ogromny szacunek dla was i wysoka sfera empatii. I doceniam wasze zaufanie, waszą, że tak powiem, też przyjaźń taką energetyczną. Czy państwo też oczywiście to ze szczerego serca objawiacie. Więc mówię, to jest ogromna przyjemność wtedy pracować z wami, drodzy państwo, i robić również te przekazy i być dla was, że tak powiem, obecnym w programach, czy po prostu, tak jak mówię, w indywidualnych spotkaniach, bo zapraszam was na nie szczególnie też, bo są sytuacje, w których oczywiście, jak powiedziałem, nie rozwiążę się wyłącznie i tylko energetycznie. Ile mogę, to wam państwu podpowiadam, na co zwrócić uwagę, w którym kierunku też się wspierać, ale też oczywiście, jak powiedziałem, zapraszam na moją stronę zbyszkopatyk.pl i zapraszam na media społecznościowe. Tam znajdziecie kontakt również telefoniczny do mnie. Zapraszam was na terapie indywidualne, bo tak jak wspomniałem, trzeba często w tym kierunku iść. No i właśnie otrzymałem północ. Wchodzi nam równo i tutaj pisze pani do mnie tak, na wizję dla pana Zbyszka, Ela, 20, tak już widzę datę, 1975 rok, sierpień, 21 sierpnia. O, widzę państwo, rzuciliście teraz z SMS-ami właśnie, jak już pod koniec programu, ale to mnie też bardzo cieszy. Wykorzystujecie i słuchacie moich słów, więc widzę, że też wykorzystujecie właśnie ten czas, o którym mówię często, żeby w tym czasie się też mocno zgłaszać. Proszę o oczyszczenie złych ludzi. Dziękuję. Pani dodała pani hasło dom ósmy. Proszę o oczyszczenie złych ludzi. Dziękuję. Okay. Użyjemy specjalnego remedium purby. Usuwam z twojego życia wszelkie negatywne energie. Usuwam wszystkie te osoby, które się zazdroszczą, mogą ci złorzeczyć. Usuwam ich złorzeczenia i klątwy. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Hum. Zakładam na ciebie całkowitą ochronę, uwolnienie, usunięcie z twojego życia wszelkiego cierpienia, chorób, a przede wszystkim właśnie złorzeczeń, klątw i wpływu wszelkich negatywnych energii osób, które mogłyby ci w jakikolwiek sposób zagrażać.
Pozdrawiam. I następny SMS, tym razem anonimowy, do pana Zbyszko. Brygida, proszę o oczyszczenie czakr. I już zrobię to właśnie dzisiaj przez wspaniałe jantry, minerały czakralne. I wspomogę panią tutaj 7 czakrami na obszarze oddziaływania właśnie ochrony jaspisów. Zrobimy to w ten sposób, żeby zdecydowanie nam przyszła energia. Zaczniemy od splotu słonecznego. Mani Parayana Maha. Om Anahatayana Maha. Vishudayana Maha. Ajnayana Maha. Sahasrara Maha. Svatishtana Maha. Mani Parayana Maha. Tak należy, moi drodzy Państwo, jak słyszeliście, przywoływać czakry, ponieważ one posiadają swoje imiona. Imiona w sanskrycie wyrażają ich strukturę osobową, więc należy przed jakąkolwiek terapią przywoływać ich imiona. Tak jak każde istnienie, czakra posiada określony potencjał struktury osobowości. Ja jestem absolwentem Instytutu Kundalini Yogi. Drodzy Państwo, więc to jest czakroterapia i czakry to jest podstawa wszelkiego kształcenia w kierunku świadomości, współpracy z czakrą. Synchronizuję pierwszą czakrę, drugą czakrę, trzecią czakrę, czwartą czakrę, piątą czakrę, szóstą i siódmą czakrę. Dobrze, potencjał pięknie zrównoważony. Zapewne Państwo i Pani też zauważyła, że oczyszczam Rudrakszą. To jest specjalne wahadło. Rudraksza jest Państwu znana. Jest to określona ilość mukha, czyli twarzy, określonych cząsteczek. Rudraksza służy do tego, żeby właśnie w głównej mierze właśnie oczyszczać czakry. Ma działanie niezwykle lecznicze i ochronne. Jak Państwo sobie znajdziecie w internecie hasło Rudraksza, tak się nazywa. Nasiona, owoce określonego drzewa, krzewu służą właśnie do takich szczególnych ochron przed siłami i nieczystymi. Ja oczywiście stosuję też modlitwy, mantry, które służą bardzo głębokiemu, wielkiemu zabezpieczeniu przed właśnie złymi energiami, negatywnymi energiami. Bardzo silne oczywiście. Robię Sakaligaran mantra. To Państwo mogą być pewne słowa troszkę obcobrzmiące, ale jak już się pochwaliłem, będąc absolwentem między innymi Instytutu Kundalini Yogi, to macie świadomość, że też jestem nauczycielem tej tradycji w kwestii edukacji i terapii. Takie posiadam kwalifikacje, czyli edukacja i terapia Kundalini Yogą. W związku z tym, drodzy Państwo, zakres oddziaływania właśnie i przez określone, jak nazywam słowo, remedia, między innymi czakry w takiej postaci, czyli czakry wygrawerowane w określonych minerałach odpowiadających, też podnoszących wibracje samego ośrodka. Minerały są naszymi starszymi braćmi. Zresztą jako litoterapeuta to Państwo już na pewno w internecie znaleźliście filmy na temat litoterapii i moich terapii, zastosowania różnych minerałów, między innymi krystaloterapia, między innymi oczywiście różnego rodzaju minerały i ich też zbawienne działanie dla naszego ciała. Także zapoznawajcie się, moi drodzy, z różnego rodzaju artykułami, bo też ja mówię o artykułach w tym momencie mojego autorstwa. W różnym, że tak powiem, one są oczywiście w internecie, w różnym temacie, od koloroterapii, bo też oczywiście chromoterapię stosuję, czyli leczenie kolorami.
litoterapię. Te wszystkie dziedziny, o których mówię, oczywiście też wykładam. Więc tutaj te dziedziny są bardzo rozpowszechnione, jeżeli chodzi o proces nauczania i terapii na świecie. W Polsce od powiedzmy kilkudziesięciu, powiedzmy 20 lat są też jakby na wokandzie badań. Drodzy Państwo, no kilka minutek jeszcze zostało. Jeszcze możecie do mnie się dodzwonić, jeszcze możecie napisać. Warto, ja to tak nazywam, każdy program tak do ostatniej minutki wykorzystać. Jeżeli taka wola, to mówię, w następnym programie się spotykajmy, kochani, obserwujcie strony ezotv.pl, zaglądajcie na media, że tak powiem, do mediów też społecznościowych. Aha, proszę, i następny SMS pomoc. Brygida prosi o oczyszczenie 14 marca 78 rok. To inna osoba. Dobrze. 14 marzec 78, no czyli Państwo oczywiście wykorzystujecie, tak jak powiedziałem, do ostatniej minutki program i to mi się bardzo podoba. Już oczyszczam, wprowadzam oczyszczenie, synchronizowanie. I zaraz założę dla Pani ochronę, oczyszczenie, uzdrowienie i błogosławieństwo mocy żywiołów. Okej. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo mocy żywiołu, ziemi, wody, ognia, powietrza. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Niech się tak stanie. I dobrze, kochani, no to już teraz już mamy dosłownie 3 minutki do końca programu. To ja już z uprzejmości oczywiście Państwu bardzo serdecznie już teraz zacznę dziękować za bardzo fajny, bardzo aktywny program. Tak jak wspomniałem, moja empatia jest na tyle mocna, że dziękuję wszystkim tym osobom, które obciążają mnie swoimi problemami zdrowotnymi. Mówię to z uśmiechem. Szczególnie się cieszę, drodzy Państwo, jeżeli też kierujecie swoją stronę w ceremonię ognia, bo tam, gdzie już, jak mówię to z całą odpowiedzialnością, tak zresztą jak mówi Księga Satki Jasaradipika, czyli światło rozświetlające ciemności, niewiedzy, które niosę, to jak Państwo zwróciliście uwagę i bardzo mnie to cieszy, że bardzo, bardzo dużo osób się zapisuje właśnie na ceremonię ognia. Możecie też, kochani, korzystać, zgłosić się do mnie indywidualnie na ceremonię ognia dla swoich bliskich, dla samych siebie, w bardzo przez Was wskazanych intencjach. Będzie to tylko wyłącznie dla Was, tylko dla Was będzie skierowana cała ceremonia i będzie niezwykle zawsze skuteczna, bo oczywiście dajecie rekomendacje. Bardzo Was też proszę o to, że w mediach społecznościowych, czy gdziekolwiek inną, każdą drogą, dajcie świadectwo swojego uzdrowienia, dajcie świadectwo dla innych. Słyszycie, drodzy Państwo, podczas programu, że osoby, które pierwszy raz czy drugi raz się tutaj zgłaszają do programu, słuchają Was, słuchają Waszych wypowiedzi, słuchają Waszych podziękowań, więc wtedy są też natchnione potrzebą, wiarą i korzystają z pomocy. I poszerzajmy ten krąg duchowy, żeby jak najwięcej osób było zadowolonych i jak najwięcej osób było uzdrowionych. Bo to dzieje się dzięki Wam, dzięki Waszej aktywności, dzięki Waszemu udziałowi w programach moich i to daje nadzieję innym ludziom. Wspierajmy się nawzajem, budujmy to szczęście, miłość i zdrowie, moi drodzy Państwo. Także tym słowem zapraszam Was na moje następne programy. W tej chwili już Wam, drodzy Państwo, bardzo dziękuję.
No i do rychłego zobaczenia wtedy, kiedy będziemy mogli znowuż przemyśleć się, zastanówcie się nad wieloma problemami i pamiętajcie o tym dziele, jakie mamy do spełnienia, jakim jest wasza wola i odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, Zbyszko Patyk, dobranoc.